I witamy na kolejnej sesji Wielkiego Kręgu. Moi mili, jesteście ponownie w swoim wielkim mieście. Na ostatnim waszej wyprawie, która zarazem przysporzyła waszemu gangowi wiele, powiedzmy, zagwozdek tego, jak rozwiązać problem waszego znaleziska oraz i szczęścia, ponieważ no, była to wycieczka dość obrotna i sypnęło się wam pieniądze. Przede wszystkim kilka rzeczy się zmieniło. Kiedy poszliście, wróciliście do siebie, do domu i tak dalej i zaczęliście się rozkoszować tymi konsolami, tymi walkmanami, w zasadzie tymi odtwarzaczami MP4, takimi zaawansowanymi Sony, męczyło was ciągle: o cóż chodziło z tą bronią, którą znaleźliście ostatnio? Całe skrzynie AR-15. Znaczy, cała skrzynia teoretycznie, tylko że tam było napakowane tyle, że można by było w kilka skrzyń włożyć. No i cóż, po pewnym czasie zauważyliście, tak minął dzień. Oczywiście do Kaja zadzwonił ten sklepikarz z Peacock Road, który powiedział, że Jimmy Wong nie przyjął dobrze tej całej prezentacji siły, że ktoś próbuje mu ukraść teren. Więc postanowił nauczyć swych ludzi, znaczy swych ludzi, z których normalnie ściąga haracz, postanowił nauczyć rezonu. Tylko słyszeliście, co tam się stało. W zasadzie po wykonaniu jednego telefonu, no cóż, sprawa nie wygląda dobrze. Natomiast szefostwo, wasi, powiedzmy, tacy luźni przełożeni, tymi Jin Gong i cała reszta Watahy, coś się nie odzywa. To nie jest tak, że na przykład nie odpowiadają na wasze telefony, ale zauważyliście, że czy to przejeżdżając nieopodal restauracyjki Stanleya Kwona, czy gdziekolwiek w pobliżu, wszyscy zdają się troszeczkę bardziej poddenerwowani, tak jakby coś po prostu było na rzeczy, tak? Coś się zaczęło mieszać i jakiś niezdrowy ferment, i oni po prostu... Wyobraźcie sobie, sytuacja jest taka, kiedy wychodzicie, prawda, na miasto, kiedy przechadzacie się ulicami nocą, czujecie tą presję, normalnie chłopaki, wiecie, tymi swoimi furami się wożą z lewa do prawa, wyrywają dziewczyny i tak dalej. A teraz panuje tutaj taka atmosfera, jakbyście żyli w jednym wielkim domu i w tym domu gdzieś zaczęło pachnieć spalenizną i każdy zaczął szukać, gdzie ta iskierka dymu się, prawda, zalęgła, żeby ją ugasić, zanim będzie za późno. Krótko mówiąc, taki stan wojenny. Każdy jak na szpilkach. Teoretycznie tak, tylko stan wojenny ma to do siebie, że wiesz, z kim wojujesz, a oni tak naprawdę próbują wyniuchać, co się dzieje i jak zażegnać sprawę na tyle bystro, żeby ktokolwiek tej giwery, prawda, nie zamówił sobie, żeby nie połączyć tego z ludźmi Stanleya Kwona. Czyli alarm żółty w takim razie. Tak jest. Chociaż... Jakby w Hongkongu były inne. No cóż. Tak? No, celne, tak, ale to również może być podejrzane, że tutaj wszyscy się normalnie wozili, a teraz nagle tak skryci są, no. To może nie przysporzyć. No cóż. Na przykład Jin Gong, dzwoniłeś do niego. Po chłopcu. Tak, po silnorękich. I on jest, na początku ci mówił, że tak, jasne, na przykład dać trzech chłopaków, ale na twoją wizytację u Jimmy'ego Wonga niestety przyjdzie tylko jeden, ponieważ w związku z tymi giwerami okazało się, że po prostu no, musieli, wiesz, ściągnąć wszystkich do roboty i nawet Jin Gong, który dotychczas jest taki, wiesz, przedstawiał się jako pocieszny, taki osiłek, taki karku, ale taki swój chłop,
no czujesz, że on też czuje napięcie. Ciągle jest zabiegany, wiesz, no trudno się do niego dodzwonić, bo jak nawet gdziekolwiek ktoś się próbuje z nim skontaktować, to mówi, że zaraz oddzwonię, albo nie mogę teraz rozmawiać, muszę, wiesz, gdzieś tam jechać i tak dalej. No, coś się po prostu kręci. No jasne, jasne. No, jeden silnoręki, no ale bądź co bądź, no trochę szacunu mamy. Tak. Możecie wraz oczywiście więc szacun wydać awaryjnie na wezwanie kolejnych silnorękich, kolejnej braci, powiedzmy. Po takich cenach, jakie tutaj są wskazane, tak? Mhm. Okej, okay, mam tu swoją kartę na szczęście. Tak więc. Bo mam ciągle kompa w tego w naprawie, więc szacun 3. Więc ja masz bym szacunu mógł 5. 5. Jeden. Tak. W ostatniej sesji. A co z tobą kartą? A kartą ma 7. Ja mam 7. 7! Odpatrzcie, bo bo Karto dostał bonusowy za pomoc, wiesz, wiem. Jak powiedział nasz amerykański przyjaciel, ja szacukuję się nawzajem. Szacenukujesz. Szacenukuję, tak, respekta. Masz dużo szacenuków. Respekta, no. To powiem tak, ja bym użył dwóch szacunów. Czterech szacunów, żeby jeszcze dwóch silnorękich zwołać. Myślę, że trójka silnych jaj, Kai, powinniśmy dać sobie radę, no chyba, że kogoś jeszcze by... Czyli dodaję trzech silnorękich. Ale czekaj, po cóż o tobie silnoręcy? Żeby rozprawić się raz na zawsze z Jimmy Wongiem, ale tak, raz na zawsze. A okay, w moich ustach to brzmi raz na zawsze. Yuri, no Ken również zauważył to, co się dzieje, więc z chęcią wyszedłby ze swoim tabletem na miasto, zwłaszcza w okolice portu. Jakieś tam dane pościągał przecież, gdy te budki wartownicze hakował. I na pewno widział nazwy statków, z których to zostało rozładowane. Może mógłby jakoś połączyć nazwy statków z kronikami, czy tam z księgami portowymi, dotrzeć do jakichś kapitanów, a nawet zhakować potem taką skrzyneczkę mailową kapitana. Szukaj dwóch nazw, Kono i Crystal. Czemu? Powiedz mi konkretnie, na co chcesz się, bo to by też zajęło dużo czasu. No właśnie, a my nie mamy dużo czasu, bo następnego... Znaczy nie, no ile tam chcesz, nie? I jak sobie to chcesz rozłożyć, tylko no, jasne. Co pierwsze, nie? Generalnie chcę najpierw wiedzieć przede wszystkim, skąd ten materiał, z jakiego statku ten materiał został przerzucony, czyli czym to przypłynęło. Jeżeli to czymś przypłynęło... No to pamiętacie, to był frachtowiec z Japonii. No, nazywał się jakoś tam po japońsku, tak? Mhm. To był japoński statek. Tak, ale ja jestem w stanie jakoś tą nazwę, że tak powiem, wymówić, czy zapamiętać, czy chociażby wpisać w klawiaturze i albo odnaleźć w plikach systemowych portu, bo ewentualnie mogę pójść jeszcze do portu i spróbować się włamać do jakiejś centralki. To jest w uniwersalnym łacinie, łacińskim alfabecie napisane, bo taki jest dekret, prawda, no, międzynarodowy. Każdy, nawet jeśli oni mają tam po swojemu, no to pod spodem masz po łaciński, tak? Żeby po prostu do portów na całym świecie. No, w takim razie Ken, znając statek, chciałby się dowiedzieć, z jakiego portu wypłynął, kto był jego kapitanem i może... W jakiś sposób sprawdzić właśnie drogę tego statku i ewentualnie, znaczy no nawet bardziej zależało mi na jakiejś skrzynce mailowej, czy nawet SMS-ach, czy czymś takim. Trudno oczywiście się do czegoś takiego dobrać, tutaj większa hakerka się szykuje. Ale powolutku zacząć sobie wyrabiać jakąś taką bazę. Oczywiście, że to na raz się nie da załatwić, ale
no Kendy z chęcią przyszedł z jakimś plikiem dokumentów i powiedział, tu go mamy, tu jest zlecenie i ten ktoś zlecał temu komuś przewóz, nie? Okej, to w takim razie to będzie test oczywiście, będzie bardzo trudny, no bo jednak dużo sobie zadań naraz położyłeś i pytanie, czy zamierzasz, bo ostatnio na przykład chciałeś zadeklarować, że kogoś z pomocą, za szacun chciałeś kupić, który zapewniłby ci jakiś tam bonus, tak? No. Czy chcesz to samo zrobić teraz, tak? Czy po prostu chcesz ryzykować rzut czysty? Jeśli mam jakiegoś znajomka pracującego w porcie, mógłbym go poprosić o to, żeby trochę się pokręcił po strażnicy, może troszkę rozregulował zabezpieczenia, żeby mi było... Tak, za szacun po prostu wykonujesz ten odrobinka szacunu, z którą zaczynałeś, tak? Powiedzmy, no, że może pochodzić z twoich tam lat studenckich, więc kiedy po prostu na uczelni na przykład zaznajomiłeś się z jakimiś też hakerami i tak dalej, możesz poprosić o przysługę, tak? Mhm. A raczej o zwrot przysługi. Więc na takiej zasadzie. Więc ile jeden taki haker by mnie kosztował? Tak jak zebrać, czyli 2 punkty. Dobra, myślę, że... taki haker doda po prostu do puli, tak, twojej, jedną kolejną kostkę. Rozumiem. Pytanie, czy wziąć jednego, czy dwóch, ale myślę, że na dwóch to jeszcze mam za mało doświadczenia, żeby w ogóle ich znać, ale jednego kumpla mógłbym sobie takiego od serca poprosić. Na pewno gdzieś tam jakiegoś skombinowałem, więc myślę, że... Lizard skład, tak. Palę szacun, zostaje mi 5 punktów szacunu i dzwonię do... nie wiem, wypalacza, nie? Gościu taką maksywę i bardzo znany haker, już parę rzeczy, parę jazd na uczelni zrobił, jak wiem, zhakował system do spryskiwaczy w środku zajęć, na egzaminie i takie tam. No i generalnie to taki mój mentor trochę, zawsze go pytałem, co tam używać i jakich programów i w ogóle. Dobra. Jaką pulę mam rzucić? Czyli patrzysz na swój... Tutaj źle kliknąłem. Na swoją informatykę. Mhm, informatykę 3, masz 3 plus 1. To znaczy, że rzucasz 3 kostkami i dodajesz 1. To jest twoja podstawowa pula. A ponieważ kupiłeś jeszcze jednego, to rzucasz 4 kostkami i dodajesz 1 do wyniku. Okej, okay, mam tam dodać, mam w tym Advanced Roll dodać... Nie, to dodajesz po tym, bo pamiętaj, bo że się pali. Rzucamy kostkami, wybieramy najwyższy wynik z kostek, tak? A no tak, i dopiero dobra, potem wydajemy. Oj, klipa. 5, 6. No cóż, to jest tylko jeden stopień niżej, więc dowiadujesz się nie wszystkiego, co chciałeś. Mhm. Mianowicie tak, ciekawostka, no nie udało ci się na przykład włamać tam, wiesz, w maile i tak dalej, po prostu system zaczął tam namierzać, no dogadałeś się z tym swoim kumplem, on też poprowadził, powiedział, że ściągnie jakieś tam, wiesz, posiłki i coś tam się włamie, rzuci zasłonę dymną, no i pracowaliście dość ciężko. Aż w końcu udało ci się stwierdzić, że statek miał zrobić kurs z Japonii po wybrzeżu Chin. Tym, prawda, no, do portów, ale właśnie Singapur, Macao i tak dalej, nie? Te wszystkie, co tam leci. Wolne miasta handlowe. Dalej miał płynąć do Malezji i tym podobne. Natomiast zdarzył się jeden niezapowiedziany przystanek na Tajwanie. To znaczy, to było tak. Lista przewozowa
była taka, że po prostu no miał się zatrzymać w każdym porcie i zatrzymał się zresztą w każdym porcie po drodze, tylko niby z powodów jakiejś tam wiesz, doniesienia o awarii zrobili krótki postój jednodniowy na Tajwanie, przepływając obok. Dobra. A potem od razu do was, tak? Do tutaj, do Hongkongu. Czyli generalnie niewiele, wiemy. Od kogo? A, jeszcze ciekawostka, że po prostu tak jak za każdym razem, kiedy ktoś wnosi coś lub wynosi, schodzi z pokładu lub wchodzi na pokład, no to są oczywiście robione protokoły. To tak dziwnym się zdało, że w Tajwanie... Tajwanie nie było. Tak, w ogóle ani nikt nie wchodził, ani nikt nie schodził. Dziwne. Tak, dziwne, marynarze po prostu tak jakby schodzi. Zawinęli do portu, stanęli sobie, poczekali dzień i popłynęli, tak? Mhm. To zresztą naturalne, bo chociażby się załogę rozpuszcza, żeby sobie trochę pochodzili, nie? No. No. To tyle się dowiedziałeś. To znaczy, na zdrowy rozsądek to ci podpowiada, że oczywiście ten protokół nigdy nie został wypełniony, nie? Tak. No dobrze, no to już coś. No ale może w wolnej chwili będę tam dalej sobie chodził i szukał informacji. Mhm. A Kai dzwoni czy to po starych znajomych, czy... idzie na te, no cóż, do tego dojo, gdzie dalej szkoli siłę swoich pięści. Mm-hmm. I tutaj jeden znajomy się okazał, że no, trenuje całkiem regularnie jakieś sztuki walki i może pomóc, bo no cóż, zawsze dodatkowa robota się przyda. A na drugiego... drugi członek braci natrafił na takiego emerytowanego brudnego glinę, który ćwiczył właśnie w tym dojo. I no cóż, wiadomo, emerytowany glina zbyt dużo emerytury nie dostaje. Tak więc od razu poszła oferta, no tamten, no cóż, zgodził się, widząc, że no prosi go jakiś młody byczek ubrany w jakiś dres, kiedyś to by go pewnie skuł i na komendę. A teraz no, jejku. Młody człowiek odnosi się z szacunkiem, jeszcze płacić zamierza. No co kurde. No, mięsko w sam raz, jasne. No, tak więc wszyscy panowie są umówieni na jutro rano, że akcja wszywka zacznie się jutro. Dobra. Wszyscy, wiesz, naoliwili swoje muskuły, rozmasowali pięści i będą czekać. Jasne, że w okolicach Pico Crowd, a potem ruszymy w odpowiednie miejsce. No jasne. Potem jak leci potem. Okej. Okay. Nie, tak... nie też poinformowałeś o tej akcji? No, pewnie. Powiem tak, Kwajsenka również przyda się na barykadę. Tak. Kwajseng, po prostu on wydaje się bardzo podekscytowany. Już się zmoczył w gacie, chłopak. No jeszcze jak. Dobra. No więc... macie jeszcze jakieś deklaracje, czy przystępujemy do kolejnego dnia? Czy do tej operacji waszej? No. Dobra, to jakie macie jeszcze tam deklaracje, panowie? No, ja jestem... No cóż! Natarty oliwą i gotowy, rozumiem. Oczywiście. No, Ken jednak siedzi w tych swoich zabawkach i... od czasu do czasu coś stara się zmiksować w przerwie, a tak to szuka właśnie tych informacji. Mm-hmm. Bo to trochę zajmuje jednak grzebanie, szukanie to, haseł. Pozwalam zrobić jeszcze jeden test, bo jeżeli do tego przychodzicie kolejnego dnia, ale już bez tej pomocy kumpla, czyli całe twoje trzy kostki plus jeden. Okej.
Gdzie tu mamy pulę rzutów? 3 kostki, 3d6, roll plus 1. Tak samo, 5 plus 1. No to nie udaje ci się niestety znaleźć nic nowego. Dobra. No, dobrze się chłopaki zakamuflowali po prostu. No. Okej. A zatem, moi panowie, przychodzi kolejny dzień. Dzień sądu. Przespaliście się, przygotowaliście się, jak to się mówi na dzielni, spiliście poślady. No, kurde. No. I czas najwyższy było się wybrać na Picocloud. Sprawa wygląda tak. Dam wam generalnie opisać, zdecydować, kiedy tam pójdziecie, jak tam pójdziecie. Więc powiedzcie mi, panowie, jak będzie wyglądać wasz plan? Co chcecie tam zrobić? Tak, ty jesteś mózgiem operacji, więc może przykro. Mamy jakiś plan? Tyle będzie taki jak Bao, nie? No, jej, idziemy do handlarza, zwracamy co jego, rekompensujemy straty, pytamy się, gdzie Jimmy ma swoją siedzibę, no i cóż, wpadamy i robimy dym, no demyt, a samego Jimmy'ego, no to cóż, coś mu odetniemy, coś mu połamiemy, żeby chłopak był, no cóż, niezdolny do partycypacji w tymże biznesie. No dobra. Więc taki jest mój plan, no chyba, że coś dodasz. No, mimo wszystko przydałaby się jakaś droga ewentualnej ewakuacji, więc przydałoby się skołować od Bao chociażby furkę, albo może jakąś taką mniej rzucającą się w oczy. No bo no, jeżeli wtopimy, no to rzeczywiście będą nam siedzieć na ogonie, nie? A byłoby kiepsko, gdybyśmy zaciągnęli teraz jeszcze jakąś hołotę do Stanleya. No to jakąś furgonetę by się przydało załatwić. Może, bo ty załatwiłeś nam jeszcze trochę gawiedzi. No. Może weźmiemy tą furę z poprzedniej roboty po prostu. Ona jest spalona. Ale nie, myśmy to przeładowali przecież. Tak, ale ona jest tak spalona, że ja pierdolę pewnie. A ta druga? Bo były dwie. No, tir został na pewno, ale sam van pewnie też, no demet. Tir skończył gdzieś w zatoce. No, tir na pewno, a z tą furgonetą, no to jejku, to jest Gina. A nie będę tutaj, no słuchaj, dałem... Czy Gina to nie wiadomo, to jest po prostu, no, chłopaków. No właśnie, To jest służbowa, nie? Do transportu różnych dziwnych rzeczy. Więc właśnie, a tym bardziej, że teraz są takie cięcia, że pierwotnie powinienem dostać 3 ludzi, dostałem 1, no to demyt, myślisz, że auto dostanę jeszcze, co? Panie, zawsze jest prostsza metoda, czyli łokieć w szybę. No pewnie, że tak, no demet. Tak więc... Wiesz co, jak tak spojrzałem na mapę, to generalnie daleko nie mamy, więc może jakoś damy radę bez auta. No właśnie, że wiesz, ty jesteś młody, uciekniesz. Ty jesteś młody i zręczny, uciekniesz. Ja jestem młody i zręczny, ucieknę. No, reszta jest młoda i zręczna, ucieknie. No, jeden z nas nie będzie... Jest młody, ale o jego zręczności nie mógłbym wiele powiedzieć. No to zostanie jako kozioł ofiarny. Dobra, panowie. Komu byłoby żal tak? O której porze tam idziecie i z której strony, że tak powiem, nadchodzicie? O której rano otwierają się te stragany? No w zasadzie jak zaczną turyści cyrklować, tak mniej więcej przed trochę. Około 10:00. No więc właśnie, tak więc o 8:30 idzie telefon do tego sklepikarza. Mm-hmm. W sumie o 8:00. Mogę go nawet obudzić.
Dobra, no on już wstał, tak na dobrą sprawę. Kiedy do niego dzwonisz, to on taki ziewa, trochę zaspany, ale słucham. Witam, Kajhanksie. Gdzie Jim, Jimmy Wong ma tego? Ma swoją siedzibę. Zebrałem chłopaków, jesteśmy gotowi zrobić z tym chujem porządek. Czujesz drżenie w jego głosie, kiedy on tak odpowiada. Wiecie, panowie, nie wiem, czy to taki dobry pomysł jest. Nie ma się czego bać. Adres. No, jak chcecie. No i podaję wam, że to jest budynek Tungfat. Aha. Przy Camping Street. Okej. Okay. No to obok. Tak, zaraz obok. I tam jest taka mała, jak się przejdzie między budynkami, w zasadzie między tym Tungfat Building a Kamming Yuen. Aha, tam jest taki kokena. Tam jest taki placyk. To mamy cię gdzie ukryć. No. O, fajnie. Tam jest taki mały placyk, wiesz, za budynkami się wejdzie, tam jest taka mała... taki ogródek a la pijalka, tak? Po prostu... Świątynia buddyjska, takie tam. Aha. W takim razie... Zanim tam jeszcze ruszymy, w jakimś... albo po prostu w sklepie tutaj... Panowie, po tego, po jakimś piwku, lemoniadce, żeby się napompować. Mhm. Mając butelki. Zahaczam, no mam nadzieję, że tu jest jakaś, nie wiem, stacja benzynowa może. Będziesz robił tulipanki? Stacja benzynowa, tulipanki. O panie. No, ty nas jakąś stację benzynową podejdziesz, ale no... Możesz sobie zrobić test ulicznego cwaniactwa, co ci to podpowie. Okej. Trzy kostki, K6... Siedem. No więc tak zastanawiasz się, a może zrobić mołotowy? No właśnie. Ale po dłuższym namyśle dochodzisz do wniosku, tu jest Hongkong. Tutaj jest zabudowanie tak ciasne, że sprawa nagłego pożaru, podpalenia, nawet przypadkowego, jest gorzej karana niż napaść z bronią. Ale butelki i tak się przydadzą. To tak. No mówię, tulipanki. No to swoją drogą. Jeszcze po drodze, zanim tutaj ruszamy, wskakuję do restauracji wujka Franka, mm-hmm. żeby załatwić sobie jakiś młotek. Mm-hmm. Albo tłuczek do mięsa. Proszę bardzo. W sumie ze swojej kuchni nawet możesz wziąć. No, damn it. I mówię, wujku, wrócę przed drugą. Dobrze, tylko tam mi się nie slajaj ty. Muszę ubić parę kotletów. Tam ubija tylko mocno. No, będę. I pamiętaj, nadgarstek to klucz. Aha. Uczyłeś mnie tego od małego. A no właśnie. Tylko mi nie spartacz tam. Żaruję. No. No. Tak więc, tak uzbrojeni, każdy z buteleczką, ja tam mam gdzieś tłuczek za pasem. No ba. Ruszamy. Kenie, masz jakiś plan? No Ken generalnie ma raczej delikatne dłonie, więc no nie wiem, broni żadnej nie posiadam, o opatrzeniach nie pomyślałem, więc idę tak na gołego. Ale tu akurat nie chodzi mi o broń, bo przez to nasz szacunek troszkę by spadł. Znaczy, no ja mówię o broni białej oczywiście, na zasadzie patelni, a nie... A to nie, to jeżeli to jest tak zwany props, czyli to w zasadzie nie jest broń biała, która jak nóż czy tasak.
tylko po prostu jakiś przyrząd, tak? Po prostu chwycony gdziekolwiek, to możecie używać. No jasne. Cegłą ale... możesz gościa rzucić i tak dalej. To jest tak zwane, no po prostu otoczenie w ruchu, czyli Jackie no, Chan, no. Jasne. Tak, tak, zobaczę, co jest do złapania, nie? Ja w ogóle o tym... Ken w ogóle nie pomyślał o czymś takim, żeby coś takiego zabrać, po prostu no, przyszedł. Tak więc... ubrał się w miarę ciemno, na tak osłonił ten twarz bandaną i... Tak więc spotykamy się z chłopakami na Camping Street, tam również jest nasz, no cóż, Kwajseng. I teraz taka sytuacja, taka scena, nie? Camping Street. Kilka samochodów sobie jedzie, ludzie ruszają do roboty i tak dalej. Ruch już jest mniejszy, bo ci, którzy mieli wyjść do pracy, to już poszli na przystanki i tam w zasadzie się tłoczno zrobiło. Ale kilka jeszcze ludzi idzie tu, to tam. Wreszcie zaczynają kursować, bo to ten, to czy tacy wcześniejsi, prawda? No, jakiś ruch jest w sklepach. Trwają takie pierwsze zakupy i tak dalej, do kiosków ktoś wchodzi, jakieś paczki, wiesz, przywiózł, dostarczyć gazety, fajki kupić czy coś. No a tak środkiem praktycznie drogi idzie taka grupka, nie? No. Takich pięciu, znaczy tak, czterech takich siłaczy, nie? Te Kai Hang Zie i trzech tych silnorękich od Jingonga, wiesz, po prostu muskuły. No. Koszulki, niestety, nażelowane włosy a la Jersey Shore. Niestety tylko jeden od Jingonga, reszta no. Po znajomościach. A tak, znaczy no wiadomo. Tylko po prostu ten sam, wiesz, format człowieka, nie? No jasne, oczywiście. Jakieś złotko na szyi, niektórzy już nawet pobandażowali sobie kłycie, nie? Na łapach, zaciskają ręce. Wiesz, buty i w takiej linii idziecie. Obok idzie Ken, który jest taki, wiesz, zamaskowany i tak dalej, nie? Jak kojarzycie scenę z Rezerwowych Psów? No, pewnie! Coś tak, tak. Wiesz, no i idzie taka grupka, a obok taki grubas i wcina kebaba jeszcze. W takiej poplamionej bluzce, znaczy koszulce, nie? Która się mu opina na manbubsach, tak zwanych. No i tak idziecie, wiesz, taki respekt, nie? Szacun? Imposing respekt. Szacun wręcz, no. No, szacun. Tak i... więc, no, mów. Idziecie na ten wyznaczony, powiedzmy, adres. I szukam wzrokiem jakiejś szpanerskiej bryki, która mogłaby do niego należeć. Powiem tak. Kiedy dochodzicie pod wskazany adres, no to tak, oczywiście nad dróżką tam jakieś, prawda, znaczy nad tą jezją wiszą jakieś kable i tak dalej. Oczywiście te wszystkie reklamy, neony i tak dalej, co jest powłączane teraz w dzień. I dostrzegasz, że pod jednym takim wielkim napisem, takim, który się trzyma na takich zardzewiałych hakach, wiesz, to oczywiście do całej elektroniki, taki ciężki blok, wiesz, z jakimiś takimi reklamujący większy salon fryzjerski, który jest nieopodal. Oczywiście teraz jeszcze zamknięty, u mnie fryzjer kobiecy, wiesz, taki stylista w zasadzie. I pod tym wielkim tym klocem stoi taka piękna, czerwono-czarna sportowa gablota. Widzisz takie srebrne felgi, które tak się powoli jeszcze obracają. Widać, wiesz, to jest taki szpaner. No jest oczywiście, wiesz, wyłączona i tak dalej. A obok tego, tak spoglądacie, jest... takie maleńkie schodki, które prowadzą taka niby alejka między tymi wielkimi budynkami. Schodki prowadzą do jakiegoś takiego placyku między tymi budynkami. I tam widzicie, że jest trochę ruchu, ludzie tam wchodzą, wychodzą przez taką bramkę, wiesz, z kratami.
Niektórzy tam niosą sobie jakieś pudełeczko z kluskami i wcinają. I zauważyłeś kilku też takich właśnie jakby twardszych gości. Czarne koszulki, wiesz, okulary, nie, tatuaże i tak dalej. I oni sobie coś tam stoją, popijają jakieś piwko. Ilu ich jest? Przy wejściu dwóch. A dalej? Dalej nie widzisz, bo jesteście na dole. Okej, okay, a trzeba by było wejść po schodkach i zobaczyć. Po schodkach, po góry, a nie mamy tego od przodu, tak? Co? Mamy od przodu, stoi tam dwóch gości i jest... Nie, tak? Ja mówię tak, jakbyście od... to jest w bok od ulicy. Okej. Okay. Natomiast przy ulicy, to tam jeszcze stoi takie duże, ładne auto sportowe. No, okay. No jak nic, nikt nie jest tutaj sobie w stanie na coś takiego pozwolić, patrząc po mieszkaniach, tak? A tych dwóch gości, bo powiedziałeś, że tam stoi dwóch gości, tak? Jakiś? Mm-hmm. Tam przy tej bramie. A, okej, okay, dobra. Nie tam, że przy samochodzie, tylko przy bramce. Mówię do naszej drużyny, dzielicie się na dwie grupy, stajecie po obu stronach od tego wejścia. Ja się zajmę samochodem. Czyli oni tak stanęli sobie, wiesz, zaraz przy wejściu, znaczy wejściu na te... na takim te wejściu, no właśnie, na dół, żeby ze schodków ludzie tak, się wyrywają, a po dwóch stronach jest ścieżka zdrowia. Dobra. Kwajseng też tam sobie stanął i widzisz, że on po prostu jak usłyszał, o, zaczyna się akcja, no to normalnie człowiek by na przykład odrzucił kubek z kawą, tudzież odrzucił pączek, a ten tylko zaczął jeść jeszcze szybciej, żeby nie zmarnować oczywiście. Jeszcze nigdy nie widziałeś, żeby ktoś tak łapczywie pożerał kebaba. Zgoda, nie wiem. Może to będzie jakaś Kung Fu Panda, nie wiem. Tak czy inaczej, przewracam sobie tą buteleczkę piwa i trzask o lusterko. A co? Żeby zrobić piękny kwiatek. No i trzasnąłeś o lusterko. Oczywiście ludzie, którzy tam, wiesz, no, rzadka, ale się jakoś przechadzają tą uliczką, wiesz, tak po prostu przechodzili obok was, to pomyśleli, no jacyś tacy bardziej wysportowani, nie, chłopaki tutaj takie są, nie? Przychodzą tutaj na tym placyk, pewnie jacyś do nich. A tu nagle jeden sru, lusterko zbite, porysowany ten plastik obudowy, stłukłeś oczywiście, wiesz, tacy wystraszeni, no i się załączył alarm. I w tym, i ciągle jeszcze, tak jeszcze gwiżdżąc, nie słychać tego, bo alarm wyje, tym tulipanem, który powstał, tak się przejeżdżam po całej długości tego samochodu, po tym lakierze matowym, który kosztował ciężkie pieniądze, i tak w jedną stronę, w drugą stronę, jedną stronę. Wiesz, taki skrzek totalny. I takie rysy na tej obudowie zostawiasz, głębokie, prosto jakbyś pazurami po tablicy jechał. I tak odrzucam ten tulipan, wyjmuję tłuczek i jak gracz baseballa, jedna szyba, druga szyba. Najpierw oczywiście, wiesz, pojawiły się takie pajęczyny złamań. Ale szyba, wiadomo, no, w sportowym aucie, no to tak łatwo nie poszła. Musiałeś kilka razy stłuc, ale faktycznie nawet nie trzeba było tego, wiesz, tego tłuc, bo wystarczyło to tak połamać. No i tak wszystkie są do wymiany, a jak nie stłuczona, to jeszcze gorzej. Jak się zająłem jakimiś trzema szybami, patrzę do bagażnika, czy byłby jakiś klucz do kół, wink wink. No kiedy tak się stało, to po prostu, wiesz, już ktoś usłyszałeś, że ktoś tam po prostu drze się: ej, kurwa, to moje auto! Wiesz, tam z tej góry. Aha. Sprawdzić mi to! No i tak dwóch... pokazuję, panowie, bądźcie gotowi, ja jeszcze podnoszę tulipanka i tak oponki. Ostro. Jadą. No i, wiesz, tamtych dwóch schabów zbiega. Tutajsi wasi koledzy, nie, z kinii głowy, jasne. Wiesz, już się naszykowali, te swoje buteleczki wzięli. No, tamci, a jak? Tamta dwójka zbiegła, wypadła, wiesz, tyka zszokowana, co się dzieje? Nie? I tak przez łeb dostali, takie dwa sękacze.
bzdęk, bzdęk, po prostu pokruszyły się te butelki, no i padli. I tak no to... mówię, krzyczę wręcz, weźcie ich i czekamy na następnych, a ja dalej się bawię z tym samochodem. I biorę się za przednią szybę. W tym momencie zauważasz, że wiesz, ludzie nawet na tym, na ulicy, jak to zobaczyli, to że się zdzielili tych gości po łbach i tak dalej, no to zaczęli, wiesz, zaczęli spierniczać, a nawet ci, co po drugiej stronie ulicy są, no to, wiesz, wyciągnęli komórki i robią zdjęcia. Żeby te zdjęcia wyglądały jeszcze bardziej epicko, ten tłuczek sobie znowu za pasek za tego zakładam, włażę na to auto, bo pewnie ma niskie no zawieszonko, wskakuję na dach i zaczynam jakiś dubstep robić. Po prostu stepowanie. Stepowanie po dachu, jeszcze skaczę jak w... Ty kretynie! Woła Ken, bo kurczę, człowieku, jak nas tutaj zaraz dorwą, jak do sieci wrzucą te fotki, to się tego w życiu nie pozbędziemy. Ja nie będę naprawiał tego, sprzątał tego burdelu. Tak patrzysz na twarz Kena, a on ma takie okulary Lenonki, kurwa. No wiesz, oni, tamte to jest wszystko jedno, natomiast zbiegał się już więcej tam chłopa z dołu. No i zauważywszy, że nie ma kumpli na dole, nikt się nie odzywa, oni tam wołają: ej, chłopaki! No tam wywołali ich po imieniach, nie? Ale zauważając, że po prostu nikt się nie odzywa, żaden znajomy głos, a tłuczenie w auto jest dalej, no tu już zbiega taka tęższa grupa silnoręki. Więc Ken, jako że nie dał poznać po swoim wrogom, że należy do grupy, staje gdzieś na uboczu i czeka, aż oni wybiegną z tej chałupy, żeby potem po prostu w zamieszaniu wejść do środka i skierować się do windy, którą dotarłby w jakiś sposób do biura. Tak, tylko skąd wiesz, gdzie Jimmy mieszka? Znaczy, no wiesz, widziałem o placyku, nie? Oni nie wybiegają z budynku, tylko z placyku. To z takiego placyku, na placyku siedzą i się wożą. Wyobraź sobie coś takiego, podchodzimy do takiego zakładu, stoi samochód, jest tego, jest takie wejście, zejście na dół. I na dole krata, i na dole tej kraty jest taki placyk, i na tym placyku tak, ale się tam... ktoś wołał z okna chyba, nie? Nie. Nie, z tamtego mówiąc właśnie placyku. Z góry, mówiłem, że z tamtego placyku, bo ten placyk jest na podwyższeniu. Mówię, że schodki do niego prowadzą. Okej. Nie masz nie zdradzać, też walczysz. No. No więc wypadło, zaraz powiem ilu. Dobra, lecimy z tym koksem. To będzie 7. Wypadło 7. Więc tak. Tutaj wiesz, nagle taka grupa po prostu od razu gotowa wszcząć, wiesz, burdę. Ludzie nagle, kobiety w pisk zaczęły uciekać. Jakaś babcia, wiesz, z wózkiem, z taką małą dziewczynką, po prostu nagle. Wszyscy tutaj wrzeszczą, nie, ale ta babcia z wózkiem tylko podniosła brew, zawróciła i w drugą stronę. Ona była tutaj w latach 80. widziała gorsze rzeczy. No i tam, standard. Tak, a jak? Codzienność. No, więc z takim okrzykiem na ustach, nie? Dojebać im! To jest nasza dzielnia! Co wy kurwa sobie robicie? No i tak wypada, więc prowadzimy redukcję, czyli raz, dwa, trzy, zostaje 4. A co ty think? Nie, mnie rozwala ten gif absolutnie. O Boże, co za fajfus. Co nie? Dobra, raz, dwa... Ty musisz gdzieś wrzucić tą galerię, człowieku, bo naprawdę... 4. Okej... Random gangsta. Random gangsta, no.
Aj, masakra. Dobra. Tyson skończył kebaba. Zmarszczył groźnie brwi. Wytarł wąsik. Wytarł wąsa, dokładnie. I teraz widzicie, że po prostu robi się gęsto, bo on podchodzi poważnie do swojej roboty. Wytarł się. Wziął dwa palce, smoczył śliną dwa opuszki palców i tak sobie poprawił brwi. I kiedy tutaj już chłopaki, wiecie, od Jingonga i tych dwóch siłki zaczęli się tłuc, po prostu pięści tą w lewo, w prawo, słychać takie gromnięcia, po prostu w brzuch, w żebra, kaszlnięcia i tak dalej. Jeden z tych silnorękich wziął po prostu draba, wiesz, tego w czarnej koszulce wytatuowanego za fraki i cisnął go w ten zakład, wiesz, fryzjerski. Koleś, wiesz, stłukł witrynę, wpadł po prostu kobietce, takiej ładnej chineczce, wiesz, która cykała tam jakąś starszą kobitkę, wiesz, robiła jej fryzurę. Wpadł, wywrócił oczywiście tackę z farbami i całą tytułany. Ten policjant stary, co go tam zwerbowałeś, tak? No tak, tak, no demet. Tak, no. Co on na przykład zrobił? No ten policjant tak się, no tłukąc z tym młodym, no patrzy, no kurde, młody byczek zawsze. Zawsze tacy mnie denerwowali. Tłuczę się tam z nim, ale no coraz słabiej, no jednak młodość i siła to przeważają nawet nad gościem w średnim wieku, który trzyma formę, ale tam zeszło na jakąś boczną uliczkę, tam ten policjant tłuca śmietnikami w tego młodego. Kiedy już poczuł, że oj, siły mnie opuszczają. Tak więc rzuca śmietnikami, wziął denko i niczym taką tarczą zaczyna się przebijać przez tego małego śmiecia. No i walka tam wrze wręcz. Dobra. W tym czasie, kiedy już wy mieliście się, wiesz, zetrzeć z dwójką gości... Ja ciągle na samochodzie. W zasadzie... Przemagam wysokości. No tak, ale natomiast oni, wiesz, no próbują się do ciebie dorwać. W tym momencie Kajsenk po prostu... Rzucił, wiesz, ten papierek od kebaba, rozpostarł szeroko ręce, takie, wiesz, taki tłuszcz powiewa mu, nie, na rękach. Boże, trenuje sumo. Blobbers. Dokładnie. Podciągnął jedną nogę, bzdęk. Podciągnął drugą nogę, pochylił się, trzasnął, wiesz, i jak na nich ruszył. Tych dwóch. Tak, taka scena, nie. Zobaczcie to, nie? I. To zjechało, dammit. I wiesz, on po prostu tych dwóch osiłków chwycił tak pod ramiona. Podniósł ich pod ramiona. Oh fuck. I poszedł sobie z nimi. To będzie nasza tajna broń, Wunderwaffe. I on gdzieś po prostu z nimi biegnie. Nie wiadomo gdzie, bo po prostu w dół ulicy to ma łatwiej, bo się nie męczy. Więc wiesz, po prostu tam ci gdzieś rozbił. Zdezorientowani, ale w końcu osiągnąwszy prędkość krytyczną, czy jakieś tak 10 kilosów na godzinę, postanowił po prostu, że wbiegnie z nimi w tył jakiegoś vana. O Boże. I po prostu, wiesz, tymi, tak, taki brzdęk metaliczny, takie dwa łby wgniecenia zostawiły w tylnych drzwiach. No i puścił ich i widzicie, że po prostu zaczyna ich okładać. I to nie jest jakiś lamus. Oni go, wiesz, tłuką po tym sadle, ale po prostu takie blum, blum, no. Natomiast on, Kwajseng, on plaskaczami wali. Ale takimi plaskaczami, widzicie, że jak kurde. Strzela, to jak z bicza, po prostu po całym osiedlu słychać. Zatrudniamy tego młodego. Tak.
Dobra, no, natomiast wy panowie. Nie spodziewałbym się po jego aparycji, no tak. Rzeczywiście, no. Zaskoczył mnie. Mówisz tego, dlatego to będzie nasze Wunderwaffe. No ba, Wunderciacho. Wunderciachem. Tak. Okej, robimy test w takim razie inicjatywy. Jasne. Czyli zmysł walki z tą dwójką. Ja mam chyba tak, jedną kość, dokładnie. 7. No bo po co rozwijać? Ej, do... No jasne. Proszę bardzo. To jest porażka, więc w tej rundzie nawet nie masz akcji. Wiem. Ja też mam chyba jakąś lipę, z tego tak. Co mi się wydaje. Też chyba jedna kość, prawda? Ty chyba masz dwie walki. Kości, nie masz zmysłu walki. Nie, czyli rzucasz dwiema kostkami, bierzesz gorszy. Wydaje mi się, że nie masz zmysłu walki. Nie masz. Nie mam. Dwa. Dwa. To i tak lepiej od ciebie. Fuck you. Zmysł walki jest, czekajcie, z percepcji, a ty masz z percepcji 0, tak? Tak. Dobra, czyli pod... Tak. No więc... sprawa rysuje się w ten sposób, że Kai po prostu jest tak zawzięty tym całym niszczeniem tego samochodu. Natomiast Ken z tego względu, że trzymał się na uboczu, ma taką przewagę, że po prostu nie jest rozpoznany za sojusznika. No super! Sam żeś dobrze powiedział, że trzymasz się na uboczu, więc no tak jest. Dobra. No to ten pierś po prostu rzuca się na Kaja. To, że przegrałeś inicjatywę, znaczy jest krytyczna porażka. To oznacza, tylko, że w pierwszej rundzie nie mam akcji, wiem. To znaczy, że nie możesz atakować, ale możesz się bronić. No oczywiście. No więc oni tak, pierwszy po prostu na Kaja. Oni próbują, wiesz, dobiegają do ciebie. To jest piątka u nich. U mnie 4. 4. Jedno przebicie, wiele mi nie robi. Akurat nie bardzo, bo ty masz... kupiłeś co? Sobie styl. Plus 1 obrony przed ciosami, więc masz plus 1 dodatkowy. Pamiętaj o tym. A kupiłem już drugi level? Kupiłeś Kuntao na ostatniej czasie trwającą pięść. No, masz ten pierwszy styl walki, z tego co pamiętam. Drugi. Ale nie, znaczy, myślałem... Znaczy pierwszy punkt swojego stylu. Nie, drugi, już to jest drugi. Już drugi. Tak więc... No to mam 5 w takim razie, jejku. Dobrze, że... Pamiętaj o tym? Jasne, bo myślałem, że tego nie wykupię. Dobra, jeszcze raz spróbuję. O, okay. No możesz... Spokojnie. Więc wiesz, oni po prostu podbiegają do ciebie i próbują. Tym drugim razem próbuje cię chwycić po prostu za nogi, nie? Bo po prostu tak przybieg. Ej, spadaj z tego auta! I próbuje cię zepchnąć, ale wiesz, widzisz, że tam po prostu dubstepujesz mistrzowsko tymi syrami. A tam coraz większe zgniecenia. Tak, ten drugi natomiast. I'm singing in the rain. Okej, okay, i 6. Kolejny. No. 7. Spokojnie, no po prostu wiesz, no masz wiadomo przewagę wysokości, więc jakoś ci to tam. Co to kurwa jest? Co, leopard cały? Nie, to co teraz ten podesłał. Nie, musisz tam zejść na dół, zobaczyć tą policjanta. Co to ma być? Z boku policja. Dobra. Okej. Więc Ken, twoja tura. Tak, no gdy rzeczywiście zamieszanie przyniosło się raczej w stronę Kaja, ja... No, bądź co bądź odrobinę honorowo, a jednak podchodzę od tyłu i... Nie, najpierw wiesz, tak pukam w ranie pierwszego, nie? On tak się odwraca i potem jeb, nie? Z pięści po prostu w mordę. Dobra, to masz plus 1 za zaskoczenie.
Moja walka wręcz, że moja walka wręcz to 2, czyli 2 kostki plus 1, tak? Trzy kostki w sumie, tak? Nie, plus 1 modyfikatora dostajesz. Czyli 2 kostki i dodajesz 1. A masz już plus 1, więc dodajesz 2. Aha. No to 6. Dobra, to ten koleś tak quick what? No, 4, 6. No to 2 razy mod. Cios masz 5, to jest 10. No to jest za mało, żeby coś mu zrobić. Przypominam o mechanikach, tak? Czyli punktach. Tak jest. Ale na razie tylko chciałem odwrócić jego uwagę. Dobra, grzmotnąłeś mu. Bdzing. Fuck. Zamigotało mu przed oczami. Odwróciłeś jego uwagę, wiesz, poczuł śniaka na twarzy. Wkurzył się straszliwie. Ej, czego? Masz jeszcze jeden napis. No to ja zdecydowanie nie odpowiadam słowem, tylko czynem i z drugiej strony. Proszę bardzo. No tak samo. 6 kontra. A nie, to już 5, bo to nie zaskoczenie już. Bez zaskoczenia, no. No nie, on się, wiesz, po prostu próbujesz znowu mu grzmotnąć w rej, ale on po prostu, wiesz, odtrąca twoją rękę w ostatnim momencie, stosując jakiś blok bardziej chwytny. No dobra. Zostaw to profesjonalistą. Teraz znowu oni. No. Ten jeden skoncentrował swój wzrok na Kenie. Ty, czego kurwa? I atakuje. Ty się bronisz teraz. Zobaczymy, co wyjdzie. I też od walki wręcz, tak? Tak, tak. Czyli 2 kostki. Dobrze. No, przebiłeś. Możesz teraz spróbować kontratakować. Chciałbym go złapać. Czekaj, czy potrzebuję do tego sztukę walki? Nie. Żeby go przechwycić jakoś... To jest model ataku, tak? Zobacz sobie na pierwszy ten. Chwyt. Masz mniej do mnożnika obrażeń, ale jeżeli go chwycisz, to możesz z nim robić różne rzuty i inne pierdoły. No ja bym właśnie tak go chciał złapać za te ręce, które w stronę mojej twarzy pędzą wręcz. I tak spróbować go wywalić za tą rękę, jakby wyrwać mu ze stawu. Czyli chcesz zrobić de facto... Jak chcesz go od razu wywalić, to jest rzut. Czyli chcesz mu zrobić rzut. Tak, tak. No niech tak co będzie. Co go wyłączy z kolejnej rundy konfrontacji. Tak, bo deklarowałem, niech tak jak będzie. Jak skutecznie, to chyba z 3 rund nawet. Jest, może... Jest wypchnięty z konfrontacji, chyba że... Znaczy traci rundę albo 3 akcje. Okej. Czyli jeżeli masz na przykład 4 akcje, to możesz poświęcić 3 i jeszcze wrócić, nie? Okej. Okay. Szósteczka. Szósteczka, dobra. A on? A. 4, a czy coś kupowałeś jakiś... Nie kupowałeś stylu. Nie, bo ostatnio magazynuję sobie ekspekty, bo mówiłeś coś, żebym rozwinął jeszcze walkę w ręki. Tak jest. Więc... 4 kontra 6... Nie udało ci się specjalnie go połamać, ale tak, chwyciłeś go i proszę bardzo, powiedz jak żeś go po prostu miotnął przez ulicę. Jego pięść leciała prosto między moje oczy, więc szybkim ruchem Ken odwrócił się o 45 stopni. No. I gdy ręka przeciwnika znalazła się na wysokości moich oczu, złapałem ją i próbując zrobić to, co zamierzałem, jakby obróciłem, złapałem tą rękę i chciałem obrócić go na moim ramieniu jakby. No ale nie wyszło mi to, więc tylko go jakby trochę pociągnąłem, tak że poleciał tak z 2-3 metry, to wybiło go nieco z rytmu. Ale niestety nie upadł.
No, za, wiesz, zatelepał się po prostu odbieg, kawałek jest wyłączony poza rozgrywkę w tym momencie. No, poturlał się gdzieś tam, walnął, wiesz, w słupek jakiś i już się szykuje do tego, żeby powrócić. Dobra, a w tym czasie kolejny z ciamcioków Kaja próbuje znowu tam go, wiesz, pochwycić za nogę i ściągnąć. A, próbuj, próbuj. Uuu, cztery. Cztery do pięciu. Tak, jak nie ma żadnych plusów, to tak. On nie ma, natomiast no, chwycił cię za nogę. Chwycił cię za nogę i wiesz, ściągnął z tego tego, oczywiście na tyle, czujesz po prostu na swojej nogawce takie, takie, wiesz, szpony po prostu zakleszczone na nodze. Jak cię ściągnął, ześliznąłeś się z tego ołtarza, na szczęście wylądowałeś zaraz obok. No i wiesz, to tyle. I teraz on spróbuje zrobić jeszcze jeden atak. Jednak w tym momencie, potem jak mnie pochwyci, jeżeli mogę... nie zwyciężyłeś w ten, to nie możesz kontratakować. Musisz się obronić z sukcesem, żeby kontratakować. A, okej. Dobra, więc kolejny atak. Tym razem piąchą ci próbuje walnąć. 7. No więc próbuje walnąć piąchą, ale ty po prostu zrobiłeś jakąś taką piękną zasłonę, że jego piącha przeleciała, wiesz, zaraz obok ciebie, odbiła się od twojego bloku i walnęła po prostu w to auto, w ten, wiesz, zrujnowane szkło. Po prostu zawył. A, kurwa! Wiesz, otrzepuje rękę. Dobra. I za kontratak w takim tak momencie. To jest taki cios. Albo w sumie wykorzystamy trochę otoczenia. Mianowicie, kiedy on mnie atakuje, a ja się to cudownie uchylam, druga ręka wędruje przez jedną ze zbitych szyb i otwiera drzwi od zewnątrz. No dobra. I tego, no cóż, z dybasa chciałbym po prostu przypiętrzyć tymi drzwiami. No to będzie jako chwyt. Okej. Będziesz to robił jako chwyt. Z potężnym modyfikatorem. 7 plus coś. Bo jest 7, bo nie masz ten. Okej, okay, on robi obronę. O, fuck! 7. Ostro. Czyli próbujesz go po prostu pochwycić. Złapałeś go, wiesz, otwarłeś te drzwi, ale kiedy, wiesz, on po prostu spojrzał, że oh shit, będę w potrzasku, wiesz, wykonał kopniak w drzwi, i które, wiesz, po prostu tak walnęły cię w klatę kawałkiem, że, wiesz, odepchnęły cię od niego, dając mu odrobinę wytchnienia. To była jego pierwsza obrona, ty masz jeszcze dwa ataki, kurwa. No, wiem. Dajesz. A nie, czekaj. Teraz Ken. No, Ken, widząc, co zrobił ze swoim przeciwnikiem, próbuje jakby zaszarżować na niego, wyskoczyć i z kopniaka w klatę po prostu wkomponować go w ścianę. Okej. Okay. No i tak generalnie to chyba połamałem nogę. Takie WWE, że wyskakujesz i na matę. Ten koleś, wiesz, tak... Nie, ty trzymało się coś tutaj spalić, nie? Odbił się od latarni, tak patrzy. On tutaj taki koleś przyleciał 1,5 metra od niego z taką nogą w górze. Wylądowałem na ścianie? No powiedzmy... Na takim stojaku z rowerami. To nie była krytyczna porażka, bo było dwa, więc spokojnie. No. Widzisz ten, Kaju, widzisz Kena taki wyciągającego nogę pomiędzy szprych jakiegoś koła. Od tego momentu walczę z takim kołem w nodze.
Oh shit. No. W międzyczasie ten policjant, wiesz, przebiegł, kurda, goni jakiegoś gościa ze śmietnikiem i wali go po łbie, nie? Masz ty, dziadu, wracaj tu! Nygusie ty! No. Okej. Ale ponieważ zająłeś się tamtym gościem, to on ma teraz prawo na rewanżu. Atakuje. A ja? Pięć. Nie, 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 Ken. Nie, mnie pewnie. No. Aha. Zaszarżował go. A, okej, okay, dobra, tamten. Zaszarżowałem go 3 metry obok niego. No, on doskakuje do ciebie, no i robi kuku, no. Ma 5. Broń. No to broń się. A? No, spokojnie. Tutaj, no, nieco zbity z dropu, ale jednak ta dętka od tego koła pomogła zaabsorbować po prostu kolejny cios. Tak, on właśnie już się szykował, żeby ci kopnąć i wtedy zasłoniłeś się rowerem. Tak. No. Nawet udało się oswobodzić z tego, z tej nieprzyjemnej, z tego koła po prostu. Okej, no więc Kai. No to Kai w takim razie myśli, kurde, wykorzystywanie otoczenia się nie powiodło, tak więc zrobię to tylko i wyłącznie później, żeby gnoja upokorzyć. Mm-hmm. I zaczyna normalne serie wręcz fruwających pięści. Tam nie widać, żeby były dwie, tam przynajmniej 5 lub 6 pięści wędruje w jednym momencie w stronę tego zdybasa. Wszędzie, w twarz, w krocze, w brzuch, żeby tylko go trafić. Dobrze, rozumiem, nawałnicę robisz. No dalej. Dokładnie. 8. Normalnie wściekłe pięści węża. 8, do czego? Dodam sobie jeszcze K6 z czynnika U. Proszę bardzo. Nie, 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 nie. Czyli 9. 9. A nie, ja to mówiłem, czynnik U jest do modyfikatora, a nie, to jest do liczb sukcesów, tak? Dokładnie, czyli tak 9 więc 4, do 5. 4 mnożniki. 4 mnożniki. 4? 4. Oh shit. Ty masz ciosu razy 8. Tak. No. Gościu, mózg na ścianie. 32 bodaj. 8 razy 4, 32. 32. Tak. No to ciężkie obrażenia. Panie. Jakżeś mu jebł? To się mu źle zrobiło. No proszę bardzo. Jak wyglądała twoja nawałnica? Widzisz, że po prostu po tym całym praniu kilka razy, gdybyś po prostu tak stał na jakimś oficjalnym ringu, to już by gong zadzwonił, żeby wiesz, przestać go okładać, bo zaraz zemdleje. Ale słychać tylko takie miarowe odbijanie się pleców tego gościa od tego pogruchotanego auta. Alarm nadal wyje w najlepsze, maskując, wiesz, piski tej fryzjerki, która się tam zaczęła chować gdzieś tam, wiesz, po ciemnościach w swoim tym. Ona tam wzywa policję, no niestety, bo dwójka silnorękich się tam pierze, wiesz, używając wszystkiego, krzeseł, suszarek do włosów, wiesz. Na szczęście nie nożyczek, bo to nie jest honorowe, ale taka suszarka właśnie wyleciała niczym taka włócznia Leonidasa, wiesz, i wjebała się w maskę tego samochodu, nie? Leżąc sobie tak jak taka wielka maczugla Herkulesa, by the way. No tak. Został ci jeszcze jeden atak. W takim razie, jak widzę, że tamten jest trochę oszołomiony, Kai staje w rozkroku i cios kończący, mianowicie prawa ręka zatacza łuk o kącie 180 stopni
zakończony takim wielkim sierpem. Uła. Który powinien trafić w jego podbródek, żeby tamten po prostu poznał, poznał, jak to jest miło latać z Lufthansą. No tak, dobra. On rzuca mu obronę, no nieźle. 7 minus 2 to jest... 5. 5. Twój atak. 6. Do czego dodam sobie czynnik U? Proszę bardzo. No, 5. To będzie 6 mnożników. 6 mnożników. 6 razy 8. 48. Fuck. Kolejne minus 2. Minus 2. No więc posłałeś gościa. Tak, on w ogóle spada na szary dół kolejki. Ty w ogóle wspinasz się jedno miejsce wyżej. Nawet dwa miejsca wyżej, bo zadałeś dwa uderzenia. Ciężkie. Tamten koleś po prostu, wiesz, przeleciał nad tym samochodem. Wyjebał się. I kiedy, wiesz, tak spojrzał na ciebie jeszcze tak ledwo zamglonymi oczami, tak widzisz, że chyba zbiera się powoli, bo powoli, ale panika na jego twarzy mówi, że będzie spierdalał. Ale pan już idzie w jego stronę i widzi po prostu taką sylwetkę, która powoli do niego zmierza. Mm. Taki właśnie wściekłe psy. Idzie powoli, nie spiesząc się. Mm. On cieknie, nie ma gdzie. Dobra, resetuję wam punkty. Okej. No dobra, Kai. Znowuż ty. Kai po prostu chwyta tego zdybasa za nogę i ciągnie w stronę samochodu. Mhm. No to... 7. 7. Oh shit. 4 minus 4. Mhm, dobra. No, jak szmacianą lalką, no. Przywlokłeś go i co chcesz mu zrobić? Bierze jego głowę i jak Vinnie Jones w wielu filmach, które Kai oglądał, tłucze go takimi drzwiami. Jep, jep, jep. Dzwoni jego komórka. Bonjour. No więc... dobra, on jest wyłączony, tak? Proszę... Znowu 7. Panie, ty już nawet nie musimy rzucać, zawaliłeś mu blue screena, no. Wystarczy lekki cios, żeby go znokaucić, no. Za ostatnią akcję, bo tutaj widzę, Ken sobie daje radę. Jako tako. Przeszukuję tego kolesia i samochód. W poszukiwaniu czegokolwiek cennego. No dobra, no tam wiesz... patrzę, co tam jest w samochodzie, jakaś komura, jakieś, wiesz, magazyny, jakieś tam gazeta. Biorę wszystko, co cenniejsze i tym tłuczkiem, który mam za pasem, rozłupuję deskę rozdzielczą. Mhm. Dobra. Tamten jego zmość walczy z Kenem. On zauważył, że jego zioma został pobity. On tak się spiął w sobie. Oh shit. No ale stoi nad Kenem, prawda? I walicie się rowerami. Oh shit. Ale mu nie wyszło. On mierzył, nawet nie musisz rzucać na obronę. On mierzył, proszę cię, prosto w ciebie, nie? Chciał zawalić ci w twarz. Zrobił taki mocny wykop. Taki łuk zatoczył nogą i nagle pieprznął, wiesz, tuż nad twoją głową w latarnię. Coś było tylko taki brzdęk, chrup. O kurczę, ja mam piszczel! Wiesz, padł na ziemię. Nie. Szkoda.
Bo zamierzałem właśnie wyciągnąć siodełko z tego roweru i go mu przyrżnąć. Możesz dalej, on jest... Oh shit. Walnął, wiesz, my znokautowany na tą rundę, no. Nie, dobra, to wyciągam siodełko i tak gram w golfa jego głową. Dobra, no to rzuć po prostu na obrażenia, jego wynik defensywy wynosi 0 na tą rundę. Czyli co, normalnie dwa... Tak, normalnie. Tak jakbyś atakował, zobaczmy tylko ile ci pójdzie tych stopni sukcesu. A chciałbym kosteczkę z punktu Q. No w sumie spoko. Masz... Oh shit. Masz 3 plus 6, 9 do 0. Mhm, cool story. A jeszcze masz siodełko, za to dodam plus 1 do modyfikatora obrażeń, czyli 6 razy 9. Wbiłem mu tą cieńszą końcówkę w oko. Wow, 50... To jest... Holy shit. Dobra, on jest wyłączony. Knockout. Zrobiłeś mu z tego oka San Marino, wiesz? Sandacza. Bum. No dobra. Rozprawiliście się z tymi gośćmi. Widzicie, że silne ręce, wiecie, tutaj po prostu robią mnie nie lada rozgardiasz. Rzucają tymi kolesiami. Kai Seng wraca z batonikiem otwartym, sobie gryzie. Tam takich dwóch gości leży obok tego furgonu, nie, takich nieprzytomnych, sprasowanych. Gdzieś któremuś jakiegoś sneakersa wyczaił i po prostu wraca z skórę. Natomiast taka sprawa. Słyszycie z daleka wycie policyjnych. Ale co więcej, Ken, spostrzegasz, że ten gość spogląda się wam z góry tych schodków, nie? Gonimy chuja. Dobra, okay. Gonicie. Kiedy po prostu, wiesz, on ma na sobie, wiesz, taki niezłe wdzianko, wiesz, taka czarna koszula, wiesz, jakiś DNG. Dolce & Gabbana, hello. wiesz, stylowo w ogóle. Jak się patrzy i po prostu jak tak spojrzał na was w dyla, nie? Daje po prostu strzemiennego Dolce. Przez ten placyk. Dolce & Gabbana od gejów dla ciebie. Od razu rzuca to, rzuca tym siodełkiem najpierw w niego, które trzyma w ręce. Mhm. Dobra, zrób test rzutu. To masz, od... Masz broń rzucaną. Rzucanie. Do... Nie mam nic, nie. Czyli dwie kostki wybierasz gorszą plus zwinność. Ano. Czyli 5 plus 1. 6. 5. Plus 1, 6. Co za skurczysy. No. No to nie, on po prostu, no raz, że jest daleko, wiesz, pod górkę. On, wiesz, uchylił się, ale ledwo, po prostu obok twarzy mu przeleciało siodełko. Co? I to tą ostrą stroną, nie? I zauważacie, jak... No jasne, ostrą, ja. To jest ten pan właśnie. We własnym sobie. Który, wiesz, spojrzał się na was, co się tutaj dzieje i zaczyna spieprzać. Gonicie go, tak? Ja zabieram, no lecę, gonię go i jeszcze krzyczę do chłopaków, którzy skończyli, żeby biegli za mną, gonimy skurwisyna. No oni się zbierają. Zbierają. Tak, zrobili, wiesz, tam spokój, poroztrzaskiwali, wiesz, ryje jak leciało. No i biegną za wami. Przecież ale oni jeszcze będzie Benny Hill. Oni są, wiesz, za wami trochę z tyłu, nie? Szczególnie ten podstarzały gliniarz, no troszeczkę mu ciężej, a o Kai Sengu to w ogóle nie wspomnę. To będzie miał problem. O to się toczy. Słyszycie tylko, jak coś tam się z tyłu za wami odbija od ścian, nie? Na zakrętach.
Nie może go robić. Od czasu trzęsie trochę ziemią, nie? No. No dobra, gonimy dziada. Gonić. Po raz pierwszy, kiedy wpadliście na ten placyk, zauważacie, że tu jest jeszcze jakiś kilku ludzi, którzy są podobnie dziani, ale to nie są gangsterzy, to są raczej ich służalcy, nie? To jest taki placyk, kilka stolików, kilka krzesełek, taki parasolik gdzieś tutaj, otwarta, wiesz, jakiś mały straganik, gdzie tam koleś robi jadło. Natomiast Jimmy Wong we własnej osobie, widząc, że go gonicie, po prostu spiernicza. Pierwsza rzecz, jaką on zrobił, to było wpadnięcie na taki na takie pudło, wielką skrzynię z klimatyzatorami. Wpadł na nią, wskoczył, wskakuje, wiesz, na piętro wyżej, na taki dach. Mhm. I po prostu daje dyla dalej. Ale on biegnie w stronę Sadni Road. Co? W którą stronę biegnie? On biegnie w stronę Cat Chumui Road, czy w stronę King's Rouda? Jak tutaj wbiegł... kurczę, to jest... Cheong Yuen. A nie, tak, Cat Si Mui. Okej. No to, no cóż, gonimy dziada. To w takim razie robimy pierwsze testy akrobatyki, panowie. Jakieś parkury, no właśnie. Tutaj Ken próbuje parkurować. W sporcie na uczelni był w zasadzie całkiem dobry, bo ma nawet akrobatykę na dwa, więc on tam śmiga po tych schodkach, zsuwa się tymkiem po obręczach, przeskakuje z murka na murek. Tak robi to całkiem sprawnie i tak, i rzucik, tak? Tak jest. No, ja wyrzuciłem 6 i Kai no całkiem zręcznie z tym wszystkim sobie radzi, no bo bieganie po mieście, po Hongkongu, no nie jest mu całkowicie obce. Nieraz podbiegł, rozpieprzył stragan i zaczął spieprzać, albo podbiegł, ukradł, nie wiem, jakiś bzdec, nie wiem. Podbiegł, znokautował policjanta i zaczął spieprzać, tak? No, coś takiego. Dobra, natomiast Ken, to było chodzi razem 5, tak? Rzeczywiście, chyba tutaj myślę, lekcje sportu odstawił jakiś czas temu i to szczególnie po tej walce widać, że trochę go to zmęczyło. Może tak nie do końca nad... Pamięci, że nie, no to spokojnie na wspinaczkę taką, wiesz, po zwykłych elementach dachu i tak dalej, to spokojnie. Natomiast tak, teraz będziemy sobie losować, jakie wypadnie wyzwanie. Kurwa. Opak. No więc tak, biegnie... Jimmy Wong tak spogląda się za wami, biegnie po jakichś, wiesz, po jakichś dachach, przeskoczył na kolejny jakiś tam, wiesz, najbliższy parapet, po prostu wykonał taki skok, chwycił się tam pazurami, wdrapał na ten taki balkonik, wiesz, i spiernicza tam długością kolejnego budynku, mając dość dużą przepaść, wiesz, pod sobą. Ale wiesz, odległość między ostatnim tym budynkiem, tym dachem, a balkonikiem nie jest znowuż tak długa. Natomiast kolejna przeszkoda już jest. Mianowicie dalej jest coś takiego a la kładka, która łączy dwa budynki. I on po prostu, wiesz, w gramoliu się tak spogląda, wiesz, przez ramię na was, że wy jeszcze gonicie, o kurwa, nie, ciśnienie wielkie. Wgramala się na poręcz. I skacze, chwytając się w ostatnim momencie, wiesz, barierki na tym podejście i wspina, ciężko. I tak po prostu przeskoczył, spogląda się na was. Dobra. No i zaczyna uciekać dalej. Pytanie, jak wam to pójdzie? 5. No. No, tak samo. Więc panowie,
wspinacie się, przeskakujecie na tą barierkę, powiedzmy też, ale wam to zajmuje więcej czasu. Bo wyzwanie jest szóstka, wam wypadła piątka, to znaczy, że macie tylko spowolnienie, na szczęście, bo byłoby niżej, to by było niżej. Byście skończyli jakieś 10 metrów niżej, nie? Ken, słuchaj, wyjmuj swojego tableta i rób Sleeping Dogs. W sensie Watch Dogs. Wdrapaliście się, wiecie, tyle o ile tutaj ludzie, którzy tą kładką przychodzą, tak po prostu... Jezus Maria, patrzcie, no niech im ktoś pomoże tym biedakom, wiesz, wciągają was. Bo wy tam ledwo, o kurwa, wiesz, taki ty... Wisicie na tych barierkach, pod spodem macie przepaść, nie? Kai jeszcze krzyczy, no będąc no świetnym naśladowcą, krzyczy: łapać złodzieja! Okradł mi sklep! Pomocy! A, i kończ go dalej. To jest sprytne, rzuć sobie na ten... Cwaniactwo, co? Czy co? Na naśladowanie albo cwaniactwo. Zobaczmy sobie, co bardziej ci pasuje. Odgrywanie. Okej. Okay. 2+2. Osiem? Co? Kurwa, co? What? Rzuciłem 2 razy D6. Ale chyba wpisałeś plus 2. Nie, jest plus 0. Mogę ci screena nawet zrobić. No to dziwne. Dobra, to zrób jeszcze raz. No, 6. Więc... masz eksplodujące kostki pewnie. A, tak, Shadowrun. Dobra, a, to papa. Wiadomo, to exploding na non ustaw. Tak, wiem, już ustawiłem. Mhm. Okej. No udało ci się między innymi tam zainspirować kilku ludzi, którzy tam mówią: ej, to jest złodziej, łapać go! Co? Złodziej? Tam ktoś dalej mówi: ej, złodziej, łapać go, nie? Plotka rozprzestrzenia się szybciej niż nogi. Niż wy, tak. No właśnie. Na pewno, tak. Więc widzicie, że za wami wasza trupa już skacze po tych balkonach. Wiesz, oni tak podbiegli. Niektórzy po prostu zamarli, nie patrząc, że ej, my mamy tam skoczyć. Sorry, chłopaki. Nara. I widzicie, że z tyłu Kajsenk robi skok na balkon. Zrobił skok. Złapał się tego balkonu. I nagle widzicie, jak ta cała kratka i ten cały balkon jakby tak jakieś 3 stopnie się tak... Przechylił. No ale dobra, no jesteście na podejście, ale widzicie, że on ucieka. Naprawdę dopóki, ucieka. Dopóki Kaj sęknie ten... A nie, czekaj, to... czekaj, to Jimmy czy Kai skakał? Nie, mówię, że Kai sęk tam za wami nadąża, tak? Z tyłu. Okej. A Jimmy Wong jest przed wami, ale przez to, że mieliście opóźnienie, no to on ma dużą przewagę. Ale plotka się roznosi. Tak, no tak, no tam ktoś go, powiedzmy, że dzięki tej plotce, wiesz, ktoś go po prostu zaczepił. Jakaś kobitka przygrzmociła mu, wiesz, torebką. A stój, dziadu, ty, nie? Szepnęła go jakiś taki, wiesz, starszy facet, tam jak on zbiega po schodach, nie? Po prostu przyblokował: ej, co jest? Ale dostał w mordę, puff, i się złożył. No i dalej ucieka. Ale wy go gonicie, tak? No, pewnie. Dobra, to teraz test... zróbmy sobie atletyki. O kurde. No i tego to nie mam. No ja też. No, nikt nie ma. Cały lebiegi. Z fitnessa. Czyli kto po prostu szybciej wytrzyma. 4. Powiem tak, ja biegnąc, no oczywiście kondycją, ale nazwijmy to z takiego ulicznego cwaniactwa staram się jakąś krótszą drogę wypatrzeć, żeby przeciąć mu drogę, skoczyć w jakimś miejscu, może nawet trochę bardziej ryzykownym,
ale no wyglądającym, że mógłbym skrócić dystans o bardzo dużo. To jednak będzie, proszę cię, spostrzegawczość. Serio? Tak. Policzę cwaniactwo to jest twoja wiedza i oddziaływanie z cwaniakami, a to czy wiesz, czy gdzie szybciej i tak dalej w trakcie pościgu. A może mogę to rzucić z gotowania? Dobra. Jasne. Nie no, Kenowi nie pozostaje nic innego jak trzy. Bieg za nim po prostu. No, Ken niech zrobi w ogóle test. No, na fitness. No, ładnie. No, czyli ty go gonisz. Ty z nim jesteś, proszę ciebie, w miarę. Kai tam zaczął się opóźniać troszeczkę. Jeszcze go widzę, tak? Jeszcze widzę. Nie, jesteście przez to, wiesz, w stałym dystansie, chociaż on nabrał tego dystansu, ale troszeczkę nabrał go więcej po tym, jak wy spowolniliście na skoku. Troszeczkę stracił, jak go spowolniła ta tłuszcza. Ty z nim jesteś, powiedzmy, cały czas siedzisz mu na ogonie, natomiast Kai Han troszeczkę się tam opóźnił, zmęczony czy coś, i zauważa, że no jest pewien sposób, mianowicie mógłbyś sobie ściąć zbieganie po schodach, jeżeli byś próbował zjechać po rynnie. No kurde. Tudzież po jakichś rurach, które wiesz, zmontowane są wzdłuż klatki schodowej tej kładki. No jasne, od razu. Proszę bardzo, to będzie twój test akrobatyki, trudny. 6, trudny. Proszę bardzo, zjeżdżasz. I po prostu teraz jest sprawa niesłychana, ponieważ dosłownie, wiesz, jak koleś wybiegł z tej klatki schodowej, od tej kładki, dalej goni go Ken, to ty po prostu zaraz obok niego wylądowałeś, jakieś powiedzmy 4 metry, nie? I on po prostu tak się spojrzał, wait, what? I jak się spojrzał, staram się wykorzystać to na swoją korzyść i no cóż, bądź co bądź z walką wręcz jestem no dosyć zaznajomiony, więc takiego, nie wiem, dasza podcinającego mu nogę. Możemy zrobić w takim razie inicjatywę, czy uda ci się coś takiego nawiązać. Na kostka. Inicjatywy, on ma 2. O, damn. 5. Czyli 5. 5. 3. No więc po prostu nie udało ci się go złapać, tak? On po prostu ruszył szybciej, niż ty żeś go próbował dorwać. Ale nadal jesteśmy w pościgu. No, pewnie. Próbuję teraz przebiec przez ulicę. Ruch jest tutaj, no, jak za dnia. Samochody jadą z jednej strony, z drugiej strony. Natomiast on, wiesz, wypatrzył jeden samochód, przebiegł po prostu. Wypatrzył drugi, prześlizga się, próbuje na nim przeskoczyć i... O pięknie. Po prostu, wiesz, tak samochód jedzie w miarę powoli, on po prostu tak skoczył tyłkiem po masce i tak ślizg i na drugą stronę. Jak siłujecie go teraz złapać, to proszę bardzo... Czy jest tutaj gdzieś pod ręką w okolicy jakiś motor i na nim jakiś człowieczek na tym motorze? Skuterek czy coś takiego. No właśnie. Proszę bardzo. To będzie test w takim razie szczęścia, czyli psyki. Damn it! 5. No, 5. Brawo. Jest, widzisz, że obok, dosłownie obok, wiesz, jakiegoś takiego salonu z tatuażami stanął taki mały kurier, wiesz, który rozwozi gazety z takim skuterkiem, nie? No, swoją masą spieprzam go. No i on tak się poczuł spieprzony. Stadł gdzieś na barierkę. Ej, co jest, nie? Siadam, kluczyki są w statyce, pryk. I rura za tym Jimmy, bo jednak, no, skuterek.
No. I na pałę. Dobra, natomiast Ken, jeżeli gonisz, no to test akrobatyki ci się równie dobrze uda przebyć jezdnię. Tak, no, generalnie Ken nie ma tyle szczęścia, więc nawet nie rzuca na kolejny motor, ale biegnie dalej, biegnie za nim i myślę, że tutaj wymija te auta, przeskakuje tak po masce, prześlizguje się po maskach samochodów, gdzieniegdzie przytrzymuje ruch. No, spokojnie, więc tak. To, co Ken po prostu trzyma, wiesz, za tym kolesiem cały czas fason, gość wpada w jakąś ciemną uliczkę, wiesz, między blokami, ucieka, próbuje, wiesz, rzucić jakieś skrzynie po prostu, żeby wam pod nogi jak najwięcej, szczególnie słysząc ten furkot tego motorka. Ale czy uda się Kajowi dogonić na skuterku gościa, zanim po prostu wywalą się skrzynie. Test jazdy. Nie! Ty... Oh, drive test my great weakness. 3. Oh fuck. No więc tak. Myślałeś, że przyspieszysz sobie, przejechałeś przez tą ulicę i tak dalej. Ken, już tutaj biegniesz, nie? Widzisz, że nagle przed ciebie wyciął po prostu Kaj na skuterku, ale tak na tym skuterku jeździ po prostu jak pijak na łyżwach. Tak gdzieś to lepiej z lewa do prawa. Generalnie wyprzedzam go. I tak, wyprzedziłeś go. Natomiast, znaczy, jesteście w miarę równo. Natomiast dla ciebie przeskoczyć nad skrzynkami to nie jest żaden problem, tak? No bo to są skrzynki, no, bez przesady. Natomiast dla skuterka przejechać po tych skrzynkach w miarę ładnie, to już odwrotnie. Więc Kaj, poczułeś nagle, że skuterek jakby zmienił swoją orientację i zobaczyłeś niebo. Skuterek masz na sobie, drewno pod sobą. Skuterek gdzieś poleciał, wygramolił się w śmietnik. No to wstaję i biegnę. Dobra. No a Ken podbiega. O, skuter! Nieużywany. Prawie, lekko śmigany. Tak, znowu możecie zrobić test atletyki, kto gościa dopadnie pierwszy, bo jest długa. Jest, proszę ciebie, długa. Prosta do kolejnej. Dokładnie ten sam. Dwa. No ja także. Nie. Hold on. No więc jakie będzie kolejne wyzwanie? Nie. Więc kolejne wyzwanie jest takie, że macie taką wysoką siatkę. Jest taki, wiesz, między w tej alei jest po prostu taka siatka dzieląca jedną część alejki, drugą część alejki, i na górze jest drut kolczasty. Znaczy nie taki kolczasty, tylko wiesz, jak na przykład przy jakichś zakładach medycznych, żeby ktoś się nie przepindalał, albo jakieś tam koty czy coś takiego, nie? No i gość po prostu wdrapuje się szybko. Znowu nabrał nad wami odrobinę przewagi i akrobatyka. Jedynki. Ciężko. O, trójka. Trzy, trójka. Znaczy łącznie cztery, bo to drugie, nie wiem, ale kurczę, myszka mi dwa razy klika jak to. No, ja też tak mam czasem. Czyli tylko trójka. Trójka. Łącznie cztery. No, możecie go złapać. Chociaż zaraz, nie, bo to jest w stosunku do... Oh, shit. Więc jak jest stopień trudności 6, bo wypadło wezwanie numer 6. Dwa punkty porażki. Oh shit. On wdrapał się na samą górę. Trochę mu to powoli poszło, bo tam ześlizgiwały się te, wiesz, laczki, ma takie ładne buciki, nie?
Ześlizgiwały się po tej siatce, no i wiesz, spojrzał za wami i po prostu ręką chwycił za ten drut taki z tymi żyletami, nie? Krew uciekła i wygrzmocił się na plecy. I teraz taka kwestia. Zbliżacie się do niego na tyle, żeby zainicjować z powrotem walkę. Jeżeli on wygra test, no to będzie znowu uciekał. Ale czekaj, on przeskoczył przez siatkę mimo wszystko. Nie, nie przeskoczył. Nie, nie przeskoczył. Spadł po tej samej stronie co wy. Okej. Więc taka sytuacja. Spadł na plecy, wiesz, obolały, ale wgramolił się z powrotem na nogi. Ponieważ wy zanim dopiero, znaczy wy zanim jeszcze biegniecie, zbliżycie się na tyle, że możecie go dorwać. A na końcu alejki Kwai Seng, gotowy do szarży. Rzuć na szczęście. No, chyba na jego fitness. Słuchajcie, kwestia wygląda następująco. Jeżeli uda się wam nawiązać walkę, to możecie go pochwycić, tak? To go zniszczymy. Jeżeli nie, jeżeli on wygra w inicjatywie, to spierdoli. We will crash this. Będziecie go dalej ścigać, ale będzie między wami bardzo minimalna różnica, więc go będzie łatwiej złapać. No dobra, to rzucamy. Idziemy. 5. Karto, 5. Ty masz bez walki, Karto? Nie, nie masz. Nie, to czekaj. To dorzuć jeszcze jedną kostkę. 1. 3. Nie. Nie jest tak źle. 3. On. 4 plus zmysł walki to jest z percepcji. Więc 4. 5 mam, czyli walczymy, panie Jimmy. Tak. Musisz go w takim razie pochwycić, panie. No panie, tylko zwróć mi moje punkty walki. Już, już. Nie, nie minus 3, tylko plus 3. Proszę bardzo. Toż ja mu zrobię z dupy Monte Cassino. Okej. Okay. No to kurde, chwytamy. 5. 5. Ładnie. Okej. Okay. No teraz niespodzianka. Co? 6. Ginny po prostu zauważając, że jest wiesz, w niewesołej kwestii, no to jego, wiesz, otrzepał ręce, krew tam chlusnęła, wiesz, na ziemię, zacisnął pięści i widzisz, że zaczyna się poruszać, przyciśnięty do muru jest. Zaczyna się poruszać nagle jak kot z gracją niesamowitą. I unika, wiesz, twoich ciosów. Delikatnie, wiesz, uchylając się to w lewo, to w prawo i kiedy próbowałeś go pochwycić, on po prostu odskoczył lekko. Przepraszam, nie jest tyle, tylko... No co za piskosz, psia jego mać. Dobra, to teraz próbuję kontratakować. A, dobra, pardon. Próbuję kontratakować. Co będzie próbą rzutu na tobie. On chce po prostu cię wypchnąć, żeby móc spieprzać. Dobra. O cholera. Plus 1, 8. Rzucam jeszcze raz, czy ten rzut, co rzuciłem? Bo nie wiem. No, możesz jeszcze raz, bo to był twój pomórkowy. Jeszcze gorzej, 4. No więc tak. O Jezu, 4 do... 8. Czyli 4 stopnie sukcesu, czy on ci ale zrobił... Ale sekunda. To jest przed rzutem. Rzut ma 4. Już zobaczę. 4 razy 4 to jest... Okej. Skoro... Czekaj. Wychodzi na to, że Jimmy Wong zadałby ci tym... ciosem lekkie obrażenia. Jednak. Mhm. Jednak ja zamierzam wydać punkt łu, który pozwala mi po dowolnym
A nie, to jest... O, pozwala zredukować ostateczną siłę ciosu przeciwnika o K6. Mhm. Aż że Jimmy przebił mnie o 2, tak więc no jest duża szansa, 66%. To znaczy siłę mnożnika, tak, no proszę bardzo. A mnożnika? To znaczy nie, przepraszam, ostateczny pomnożeniu. No właśnie. Psia mać. 2. Kiepsko. Ale nie, w sumie... 16 minus 2, no to 14, to akurat. Jest okej, okay, dobra. To problem jest taki, że i tak jego atak się udał, więc cisnął tobą w bok. Jesteś wyłączony na tą rundę. No i niedobrze. Co znaczy, że po prostu wiesz... ty już tutaj wiesz, próbujesz się bronić i faktycznie ostatkiem sił wiesz tam... zbiłeś tam jego ramię tyle o ile. On wziął cię za fraki, ale kiedy już wiesz, odczepnąłeś jego ręce, to... nie zwróciłeś uwagi na to, że on po prostu uniósł błyskawicznie nogę, wiesz, stojąc na swojej drugiej właśnie nodze i wiesz, rozprężył ją na tyle szybko, posłał cię gdzieś tam hen z jakieś 6 metrów w tył, nie? Przeturlałeś się nawet, ale na szczęście ci się nie stało. Ale to tyle na tą rundę. Więc teraz zwraca się do Kena. Niedobrze, niedobrze. Maszcząc groźnie brwi. Ty gnoju, nie? No i próbuję z tobą zrobić to samo. Jeżeli wypchnie was teraz, to będzie mógł spitalać dalej. To jest 5-6 tylko. Ken, broń się! Czekaj. Pięknie! 7! No, 7. Nie, czekaj, ja mam walkę wręcz 2. No dobrze, tak, no więc rzuciłeś i... dwoma kostkami. Dodajesz plus 1 do zwinności, więc 7. Mam zwinność 1, dokładnie. No. 7, no to się wybroniłeś. Przecież on próbował, wiesz, cię chwycić, cisnąć to, nabrać dystansu, ale pięknie... Przysiadłem i gdy tak próbował z nogą mnie kopnąć, ja staram się złapać tą nogę i wykręcić go. Kurde. Nie. Czyli chwyt. Możesz zrobić chwyt. No ale lipa. 5. O. 5 kontra... Same jedynki. Kurde. O, ja nie mogę, szkoda. 7. On ponownie... korzystając, wiesz, praktycznie z resztki swoich sił. No cóż, chcę cię odtrącić, nie? O. 6-7. Ken, broń się! Broń się, albo cię... Jest! Trwająca pięść! No po prostu wymieniacie się ciosami. W Kenie cała nadzieja. Ja ci teraz, wiesz, taki młynek zrobiłem z pięści i zaczynam tą jego lecącą pięść też tak układać. Proszę bardzo. Yuri, zapomniałem, że mam plus jeden do obrony. Nie miałbym jeden mnożnik. Ale przeciwko ciosami. Czekaj, czy ja mogę coś do tego ataku dorzucić z punktów U? Chyba tak, prawda? Ale to musi być najpierw udany atak, prawda? Musi być udany. Dobra, no to lecimy. No, słabiutko. Nie. Wybronił się. No i jego ostatni przeciw tobie. Jeżeli udać mu się ciebie odepchnąć, tak? Czyli rzutem wypchnąć cię poza pole walki, będzie spierdalał. O, 5. Nice. No, brocie! Jest! Pięknie, przytrzymałeś go. O, ja tu wziąłem tutaj zwinne ruchy, tańce i w ogóle podglądałem tancereczki i tak jakoś tak... już się potknąłem i przypadkiem po prostu wyszedł unik, a tutaj... No. A ja wracam w inicjatywę dziwko. Kontratak? Nie miałeś już punktów. A, okej. Okay. A ja wracam do inicjatywy dziwko. Dobra. No to teraz się zaczyna wściekła furia. No dawaj. Przypominam, jest jeszcze dużo elementów otoczenia, które jakbyś chciał wprowadzić, to możesz. Wiem. To jest 4.
Oh my god. Bad. O! 4, a nie, 6. 6. Więc on próbuje to samo, znowu rzut zrobić. No nie. No nie. Ale mam do tego... A, nie mam do tego obrony. Nie. Z tego. Nie wziąłeś tej sztuki walki, wiesz, która ma obronę przed rzutami i chwytem? 6, tak więc jeden punkt. Jeden punkt. Ale i tak cię wywala. Ale czekaj. Punkty uratujcie mnie. Poczekaj, co one mogą. One ci chyba nie dają powrotu. Możesz tylko tam, wiesz, dodawać mnożniki do sukcesów raczej. A do porażek tam chyba nic nie ma za bardzo. Czy słusznie prawię? No, jak tutaj jest napisane. Pozwala na automatyczne zdanie dowolnego testu, możliwego do wykonania fizycznie. Lub też nie zagrażającego życiu. To znaczy właśnie nie. Demet. Lub też nie zagrażającego życiu, czyli nie w walce. Czyli automatyk, niech na przykład, wiesz, nie ma stresu i chcesz się przebrnąć przez siatkę albo coś. No żeż kuźwa, no. No i reszta leci we mnie, teraz ty już się nie obronię. Ale co robi Kwajsek? Już nas znalazł? Spokojnie. Może jakiś telefon do przyjaciela? Dobra. Ja mam takie pytanie, czy Kwajsek ze względu na swoją masę ma więcej telefonów komórkowych? No więc Ken, broń się. 7. Moment, gdzie to jest tu? Oj, nie, niestety. Dobra pasa minęła i... zaskoczony tym, że Kai znowu został wypchnięty, a to przecież ten silniejszy kolega tutaj zaskoczony atakiem po prostu pada wręcz na ziemię. Więc wygląda to tak. Trafiliście na bardzo zwinnego przeciwnika, który... Wiesz, no jest jednak przestraszony i walczy o własne życie, widząc co zrobiliście, wiesz, z jego ludźmi. Ale tak, odepchnął jednego, wiesz, powalił drugiego. Kiedy, wiesz, tak Kena po prostu walczyliście, próbowałeś go sięgnąć pięścią, on pozwolił twojej pięści, wiesz, przelecieć obok niego, obrócił się, chwycił twoje ramię, tak, że wylądowałeś na jego barku, obrócił się jeszcze bardziej, tak po prostu, że przerzucił cię nad plecami i upadłeś na ziemię, nie? Jakiś tam, nie wiem, metr dalej, a on... Syrył, długa. Ale musi się najpierw spiąć na szóstkę. No, albo będzie wracał, nie? Tak, no on próbuje właśnie. Okej. Kurde! Tym razem się wspiął. Przeskoczył i jest po przeciwnej stronie. Może jeden z was zrobić test szczęścia. Zobaczymy, czy... To może tym razem i ja. Dobra, Tesselar rzucił, okej. 5. Zobaczmy, jak losy będzie łaskawy. Średnie lub wymagające szczęście. No więc tak. Jedzie. Nie kurwa ten. Widzicie, że Jimmy Wong przewalił się przez ten. Skoczył na drugą stronę i spiernicza uliczką, spoglądając za siebie co jakiś czas na was, nie? Biegnie, wybiegł na ulicę i nagle widzisz, że taki pomarańczowo-żółto-czerwono-seledynowy samochód w niego jednął. O Boże! Wow! I tak się przeturlał po tym samochodzie i wylądował po przeciwnej stronie. O kurde! Oczywiście samochód jest tak wgięty, że już bardziej nie może, tak? Plastik wgięty? No. To nie wiem. Widzicie znajomą twarz, która... Wychodzi, wiesz, ten łysy jełop.
Łapie się za głowę, podchodzi do tego gościa. Jezu, przepraszam, co ja zrobiłem? Wezwać pomoc? A tamten taki... Bał, goń go do cholery jasnej! Ale tamten koleś dostał z samochodem jadącym 60 na godzinę. Jezu! On leży, proszę ciebie, na asfalcie i krwawi, no. No więc wy to widzicie, wiesz, z drugiej strony, nie? Bao tak spogląda na was. O, cześć! Pomachał wam. Powiem tak. Kai stara się przygramolić, ale w miarę bezpieczniejszy, bez pośpiechu. No a Ken zdejmuje... Ken zdejmuje w tym czasie swoją kurtkę i przerzuca ją przez ten... Jeżeli w tym samym współpracujecie, to możecie automatycznie to zdać, tak? Odsadzacie się i tak dalej, kurtka nad tym... Pewnie. Kupimy ci nową, Ken. Albo w sumie weź tą, którą Jimmy ma na sobie. Jimmy ma tylko koszulę. Nie, tam też ją zdejmiemy, markowa. No dobra, ale wiesz, no tam to jest na środku ulicy, dość ruchowej, bo to jest King's Road, nie? No. Bo przebiegliście właśnie z tym cat na King's. Tam, wiesz, pośrednimi uliczkami. No i wiesz, w jedną stronę jadą, w drugą stronę jadą, jest dość ruchliwie. Ludzie się tak zatrzymali. Samochód potrącił człowieka. Oj, cholera. Wiesz, autobus, bo to jest zaraz między tymi dwoma przystankami, nie? No. O, fuck. Autobus, wiesz, zatrzymał się. Tutaj, wiesz, taki piętrus, wysiadają ludzie, łapią się za twarze. Sekunda, ja tutaj krzyczę, odgrywam, spokojnie, jestem lekarzem. Taki człowiek jak ty, ja nie mogę. Zajmę się tym. Ej, wiesz, jak to będzie trudne w twoim ubiorze, generalnie? Wiem! Będzie bardzo trudne, proszę bardzo, może spróbować. Bardzo trudne, 7, serio. No dobra. Panie, jesteś pobitym dresem. 8! Jest ekstremalnie! O kurde! Pobity dres! Taki dres, wiesz, z siniakami tutaj, wiesz, zmęczony, spocony. Ale jestem lekarzem! Jestem lekarzem, proszę mnie przepuścić do chorego. A, okej, tutaj wiesz, teraz ludzie odchodzą. I tutaj pokazuję Kenowi, żeby wziął go za nogi i wpieprzamy go do tej landryny. A ja mówię, już nie, proszę nie dzwonić po karetkę, już wszystko jest załatwione. To mój sanitariusz. Tak się patrzą na Bao. No co? Ej, co? Wiesz, on tak do ludzi. Nie widzieliście nigdy trupa? Bao, przymknij mordę i jedziemy. A, dobra. Więc Bao wsiada tej swojej landryny, wiesz, widzicie, że z przodu no to była taka zwyczajna maska ostatnio, jak żeście widzieli, a teraz jest taki parów. Oh, fuck. Ej, weźmy go do mnie na chatę i go tam przeklepmy. Dokładnie. Ciebie do hotelu? Nie, to w sumie lepiej do nas na dzielnię, bo tam nie zadają pytań. No, te Bao znają i jak zobaczą, że wyjmujemy jakiegoś obitego kolesia, to pomyślą, o, Bao znowu spierdoli. Jedzie taka wielka landryna. Tak. Z jednej strony osmalona po tam przedwczorajszym paleniu gum. Tylko... Z drugiej strony takie ślady pozaklejane taśmą plującą po tych przestrzelonych, wiesz, tych śladach. Ale jeszcze staramy się omijać Pico Crowd, bo tutaj policjanci byli jednak. Kurde! No ale to wiesz, nie mamy po drodze. Wystarczy, że King's Road przejedziemy, a potem przez Chung Hong Street podjedziemy pod szulernię. Nie, w życiu pod szulernię. A nie, siedziba Stanleya, restauracja Franka. To którą? Szulernia to jest tam na twoim osiedlu. A to spoko. Więc podjeżdżacie sobie na spokojnie. Bao wjechał do garażu, swojego garażu.
Czyli taki, wiesz, garaż na wolnym powietrzu, taka buda z blachy falistej, nie, jak to mają. Ludzie się tak spojrzeli, tylko, bao, znowu w rozwalonym samochodzie. No nic ciekawego. Standard. No jasne. Więc wiesz, zamknęliście, wiesz, zamknął tą roletę taką. Ciemno się zrobiło, włączył taką lampkę jedną tam u góry. Nie? I tak, wiesz, jak już jesteście tam sami, jeszcze Jimmy coś tam dycha, ale wiesz, przytomności nie ma żadnej. I on tak się bał się na was pogląda. Ej, chłopaki, ale to fajnie z waszej strony, że pomogliście tego biedaka zwinąć. Powiedzcie mi, nie wiem, nie lepiej go zawieźć do szpitala? Bao, słuchaj, jak tutaj mój kolega powiedział, ty dowodzisz, ale spokojnie, my się tym zajmiemy. Słuchaj, masz tu jakieś krzesło i aparat, krzesło i linę? Krzesło i linę. Znajdzie się coś, poczekajcie. Nie? Podsunął, znaczy bo w samym garażu jest ciasno, nie? No jest. Podsunął ten zen, wyszedł. Słyszycie, że on gdzieś tam idzie. To. I po pewnym czasie wraca. Odsunął z powrotem. I ma tak, takie małe, plastikowe, różowe krzesełko, jak do domku dla lalek. I skakankę. Nie, tak patrzę. Dobra, Bao, zrobiłeś swoją robotę, teraz to odnieś. I teraz, jak on to odniesie, to mówię do Kena, żebyśmy go wyjęli. I żeby on zrobił parę zdjęć. I potem z tych zdjęć zrobił plakacik, który rozkleimy na Peacock Road. Tak jest. Wyciągam tableta i od razu strzelam parę fotek. Tylko co, nie wiem, zdać mu koszulkę, nie wiem, coś takiego. Ej, zdejmij mu spodnie. No, zdjąć mu spodnie w samych majtach i on ma takie majty, nie wiem, w serduszka, nosi na sobie. I... No z jakąś Haną Montaną tam czy coś. Tak, dokładnie, wrzucam. A jak nie ma, to się w pańcie przerobi, że ma. Dorzuci mu się tatuaż na piersi, jakiś taki, nie wiem... Friendship is magic, coś takiego. Tak, i generalnie fotki są. No. No to wyciągamy go jakoś na ulicę i nie wiem, wrzucamy to ścierwo gdzieś do śmietnika. No dobra, tak udało się. Nie, przywiążmy go do lampy tą skakanką. Ale nie na naszej dzielni, trochę go, nie wiem, jak go przywiązać, to nie tutaj u nas, tylko gdzieś tam idzie i może. No w sumie. Kilka miejsc, żeby go upokorzyć, możecie sobie wymyślić, no. Peace Road jest taką główną ulicą, myślę, że jak na przystanku tym tramwajowym przy King's Road go wrzucimy, i go przywiążemy do tego przystanku, no będzie całkiem śmiesznie. Nie, jeszcze lepiej. Tutaj widzę North Point Methodist Primary School. No, dobrze. I przy tej szkole podstawowej gdzieś go tam zostawić. Jest gdzieś po południe, bo tam ta walka i ganianina trochę nam zajęła. Od samego rana to południe będzie. Taka akurat pora, gdzie uczniowie zaczynają wracać. No więc wiesz, zaczęliście o 10, jest gdzieś powiedzmy 12. No więc właśnie, tak więc... No dobra, w sumie na tym przystanku autobusowym go zostawić. No więc tak, przejechaliście, bo wyświadczył wam jedną przysługę. Przejechaliście Landryną, otworzyliście drzwi, wykopaliście gnoja. Tak? No. Żeby ludzie się nie mogli zbyt długo przyglądać. No i żeście pojechali. I słuchaj, jedziemy do tego, na miejscu w Kena. Wiesz co, przepraszam, ale jeszcze wyciągam jakąś karteczkę i piszę na tej karteczce: od dzisiaj Peacock Road jest nasze, i wkładam mu do gaci.
Dobra. O, doskonale. Mm. I słuchaj, jedziemy na twój kwadrat, żebyś na szybko zrobił te plakaty. Jakiś tego, punkt ksero znajdziemy, pokopiujemy i idziemy na Pico Crowd rozkleić to wszystko. Dobra. Okej. Okay. Ale jednak na Pico Crowd rozklejam to jeszcze dziś po nocy. A, okej, okay, dobra. Ale mądrze. Ale zanim te plakaty przygotujemy i od ciebie w nocy ruszymy, ale przed nocą jeszcze dobrze byłoby pójść do tego sklepikarza od elektroniki, zanieść mu parę PlayStationek, żeby mu no, wynagrodzić jego straty moralne, no bo kurde, nacierpiał się facet. No przecież cały ten sprzęt leży u mnie. No więc właśnie, dlatego... Ta rzeczy, które żeśmy ten wzięli, więc weźmy się tak z 5-6 sztuk. No dokładnie. No, odpalam sprzęt, odpalam laptopa i patrzę, jakie tam mam oprogramowanie, jakieś tam, wiadomo, FireWire'owe. Photoshop. Bo, chociaż nie, jeszcze mam zestawy, te studenckie, nie? To tam zawsze masz dostęp do tych oficjalnych programów, licencjonowanych, więc to mi zostało. I tam od razu zaczynam się bawić, jakieś, nie wiem, kursy podstawowe robiłem. Informatyki, nie wiem, czy tutaj nie chcesz jeszcze kreatywność, tak? Nie, spokojnie, z informatyki to jest bardziej obsługa oprogramowania, żeby różne triki zrobić, nie? Myślę, że kreatywność to tutaj raczej prześmiewcza, to się wali wszystko, co się da, więc to nie musi jakoś mega wyglądać, ale tatuaż z motylkiem czy coś i... Ale nie, słuchaj, nie przesadzaj z tym. To ma wyglądać po prostu jak przeciętny obrazek na Quake'u. Tak, generalnie robimy z niego jakiegoś sodomasochistę, geja Słuchaj, to ma wyglądać, że dostał wpierdziel, ostry wpierdziel. A nie, że ma być jakimś, nie wiem, z motylkami, etc. Ci sklepikarze mają widzieć, że on dostał taki wpierdol, że on się już z tego nie podniesie. Nie chodzi o to, żeby, o, mamy jakieś jego zdjęcie, oczerniamy go. Nie, oni mają zobaczyć, że ktoś mu spuścił ten wpierdol. A my się pojawiamy, mówimy, cześć, my mu spuściliśmy ten wpierdol. Tak więc od dzisiaj my jesteśmy tutaj bossami. No to dorzucam warstwę, nie, z limem pod okiem, gdzieś tam złamany nos, krew z nosa i w ogóle coś tam, nie wiem, w ogóle pęknięta rogówka, te sprawy. Dobra. I puszczam to na drukarkę. Mhm. I ten. I tak przygotowani, rozumiem, ruszacie obklejać, tak? No, dopiero nocą, jeszcze przed nocą. Jasne. chciałbym i do tego sklepikarza pójść i jeszcze dziadunia odwiedzić, coś do jedzenia muszę kupić. Żaden problem. Oczywiście mój kurs walki czeka. Dobra. Sklepikarz przyjął was dość ciepło, chociaż widzicie, że też ma jakieś limo pod okiem, mu się dostało. Ale niemniej wieści rozniosły się dość szybko. Ludzie Jimmy'ego, którzy mieli, wiesz, ściągać haracz, nie pokazali się. Wieści o tym, że ktoś po prostu ich napadł i spuścił im łomot, rozniosły się dość szybko. Oraz o jakimś wielkim Chińczyku poskramiaczu balkonów. Ale powiem temu sklepikarzowi akurat, Kenie, możesz pokazać to zdjęcie, że Jim tak prędko się nie podniesie. Nie zrozumiałem ciebie, możesz powtórzyć? Bo ciebie trochę rwie karto chyba, jak dobrze słyszę. No w każdym razie, dobra. Chcę zreasumować, jak się to dla was przerodziło. Więc w różny sposób, dociekając to tu, to tam, wsłuchując się w plotki, wychodzi na to, że tak zwani Peacock Boys
czyli ta drużyna Jimmy'ego Wonga raczej porzuciła Peacock Road. Sam Jimmy Wong, nie wiadomo co się z nim stało, ponieważ po tamtej bitce nie wrócił do siebie, wiesz, samochód odholowali, nikt się po niego nie zgłosił. Natomiast z tego co Bao się tam trochę rozpytał po znajomych, co tam, wiesz, okazało się, że z tego przystanku to go wzięli do szpitala na rekonwalescencję, tam na jakiś ojom trafił czy coś. No bo jednak zderzył się z samochodem. Yuri, ja dobrze rozumiem, że ten rejon czy Cloud View Road nie należy do tego samego gangu, jest po prostu gangiem niezrzeszonym i tak samo ten przy Chenyon, prawda? Tak. Dobrze, to czy może należeć do tego samego, ale nie musi. Tak, nie wiecie do kogo po prostu. Tutaj przeprowadziliście taki wywiad i tak wyszło. Więc taka jest kwestia. Druga kwestia. Jesteście następnego dnia zapraszani do restauracji Kłona. Oh shit! Przyjechał Larry Wu wam o tym powiedzieć. Wiecie, kto to jest, kurwa, Larry Wu. Z nim nie należy żartować, on nie lubi żartować. Wiemy. Przychodzi, wiesz, zapukał najpierw do Kena, o dziwo. Bo akurat żyje przy King's Road, więc łatwo do niego podjechać, nie? Ken, tak po prostu, no robisz coś tam, robisz, nie, i tak dalej, cieszysz się tym swoim tym. Naprawiam dalej ten. Tak, to taki łupanie w drzwi, jep. No wejść, kogo niesie? Spostrzegając, kto to jest. Wiesz, betonowa aparycja, kreślona, kurwa, piekielną lawą, tak? No. Spermą szatana, wypalana. On po prostu się patrzy na ciebie, jakby cię chciał zaraz zjebnąć, ale tylko tak wyciska przez zaciśnięte zęby. Szef woła. Zbieraj się. No. Od razu biorę klucze, zamykam chałupę i idę. Dobra. Prowadź mnie do swojego zioma, nie? Tak jak wsiedliście do gabloty, ładny taki Mercedes czarny, masywny. Podjechaliście do Kaja. Kaj, ta sama sprawa. Ktoś łupie do drzwi. No to ja byłem zajęty spieraniem plam krwi z mojego dresu. Mhm. Ale no tak wychodzę na gaciach, na podkoszulku, otwieram. Widzisz, że w takim srebrnym garniaku stoi Larry Wu, się na ciebie spogląda. I tak tylko mierzy cię wzrokiem, tak marszczy brwi. Pakuj się, do szefa idziemy. No to w takim razie no ubiera się no tak, no nazwijmy to porządnie, odświętny dres, nie? Mhm. No i oczywiście wychodzi, zostawiając to, co prał w misce. Kaj. Dobrze. Więc jesteście razem zabierani do tego Merola. Jesteście na tylnym siedzeniu. Larry się w ogóle nie odzywa. Jakby po prostu mógł, to by was zakneblował, ale niestety nie może, bo takiego rozkazu nie dostał, tak? Obierze, podjeżdża. Podjeżdża do restauracji. Otwiera wam drzwi. Otwiera wam drzwi. Oh shit. I wiesz, za mną. I prowadzi was do wnętrza. Tam trwa dzień jak co dzień. Jest nawet całkiem sporo klientów, którzy sobie, wiesz, tam zajadają, wiesz, czy cieszą się jakimiś tam kluseczkami, jakieś tam zupka i tak dalej. Kuchnia jest w pełnym obrocie. Miła taka troszeczkę parna atmosfera, przyjemne zapachy tam z zaplecza idą. Natomiast was poproszono właśnie tam na takie zaplecze obok kuchni, gdzie przy takim dużym stole właśnie siedzi
nie kto inny jak Stanley Kwon. Dookoła jest kilku, wiesz, kilku silnorękich, w tym i ten jeden koleś, który brał wczoraj z wami udział w akcji. Jest Jin, bo tutaj szukam jakichś przyjaciół. Jest Jin. Jin jest bardzo zadowolony. On byłby, wiesz, normalnie rozeźlony, tak, wiesz, tą całą sytuacją z tymi gnatami, ale widzisz, że jest taki uśmiech na jego twarzy, jak po prostu was zobaczył. Nie, bo szukam właśnie takiej, no, przyjaznej, znajomej twarzy, żeby, no, poczuć się... No, u Bao tu nie ma. Co ty? Nie chcę się załamać z rozpaczy, chcę się podnieść na duchu. Więc tak, Stanley w tym momencie, tak po prostu te, wiesz, awiatory na jego nosie, typowe tam bielmo na oku gdzieś tam widać, nażelowana ta czarna fryzura, tak się nachyla. Siadajcie. Nie, to szukam gdzieś po tych siedzących akceptacji, że takie mogę? No, wiesz, wskazał wam na dwa miejsca siedzące po drugiej stronie okrągłego stołu. Możecie siadać, jasne. No, jasne, oczywiście. Jasne, siadam. Nie? Bez słowa od razu na sztorc, wręcz prawie siedzi na baczność Ken. Mhm. Sobie zastanawia się, jest taka cisza, w końcu mówi: dobrze się spisaliście. Nie mówię tylko o tym, co było tam dwa dni temu, ale i to, co było wczoraj. Chłopaki, Trzeba nam ludzi w naszej organizacji, na których można polegać. Trzeba nam też takich, którzy wykazują się inicjatywą. Przejęliście całą dzielnicę. Wasza dwójka. Było was więcej, owszem. Skombinowaliście jednego człowieka od Gina, co się nie dziwię. Ale jeszcze mieliście dwójkę i jeszcze jakiegoś potężnego wojownika, rzekomo, czy tam trójkę, nie wiem. Jaki poinformowany. No, nie wiem, skąd mieliście tego mistrza walk, ale... Powoli legendy będą krążyć. Ale chłopak starego Wonga wylądował w szpitalu. Wong tak się przestraszył, że wyjechał z miasta. Nie wiem, co wy żeście zrobili, ani jaki macie z nimi zatarg, ale ludzi mi takich potrzeba, którzy wykazują się podobną inicjatywą. I Ken tutaj wyciąga tak z kieszeni wymiętą tą ulotkę jeszcze i tak kładzie na stół. Tak się przygląda. Wasze rękodzieło, jak widzę. I tak się zaśmiał, tak wiesz, zarechotał tak ponuro. Widzisz, Jin? Z nich powinieneś brać przykład. Takie młode chłopaki, jak się wykazują. Ale szefie, no ja też się wykazuję, nie? Przecież jakie ładne PlayStationy przywiozłem i ile gnatów, kurde. No tutaj masz rację, dobra. Jim, ale też z nimi współpracowałeś. Rób tak dalej. Więc wiesz, taki pomyślunek, wiesz, oczywiście troszeczkę humoru, tam się chłopaki podśmieli i mówi tak: my tutaj jesteśmy nie jakimś zwykłym gangiem. Jesteśmy Tai Huan Chai, gang wielkiego kręgu, tak nas zwą. A wam oferuję coś, co może dla was być czymś nowym, czymś wspaniałym w waszym życiu, powiedzmy awansem, który nie czeka was w żadnych z tych korporacyjnych, wiesz, i w żadnym tym chujowym życiu, prawda, zapierdalając od 8 rano do 16. Oferuję wam bycie póki co niebieskimi latarniami. W slangu triad to jest taki przedinicjowany, testowany członek. To jest członek, który jeszcze nie jest zrzeszony, ale już jest widziany jako członek.
Aha. Mhm. To zaszczyt, to dla nas zaszczyt, panie Kwon. Oj tam takie zaszczyty to są, wiesz, dla ministra i pierwszego sekretarza w partii komunistycznej. Dla mnie wystarczy, że chłopaki będziecie się wykazywać tak, jak się dotąd wykazywaliście. Picocroat jest w takim razie wasze. Rozumiem, że będziemy współpracować. Ponieważ wykazaliście się tą inicjatywą, wy będziecie tam rządzić i wy będziecie rozdawać karty i wy będziecie tej dzielni bronić. To spoczywa wszystko na was. Skoro sięgnęliście po tą władzę, miejcie tą władzę. Spodziewam się, że datki z tamtej dzielnicy będą do nas wpływać regularnie, natomiast za to możecie się spodziewać pełnej współpracy, tak jak wszyscy nasi członkowie i wszystkie ich dzielnice. Natomiast teraz Jean wręcz im to, co na co sobie zasłużyli po tym ostatnim skoku. Jasne, szefie. No i Jean wyjmuje taki brelok, nie? Takie kółeczko. Tam ma chyba jakieś 15 kluczy do samochodów. I tyle, ty tak się przygląda. Kurwa. Toyota, Jean. Toyota. A, tak, szefie. No i wiesz, wziął ten właściwy. No i tak wam daje kluczyk, nie? Będziecie potrzebowali w swoim biznesie jakieś gabloty do czegokolwiek wam tam trzeba. Trzymajcie. Dzięki. No dziękuję tutaj bardzo. A datki oczywiście będą pełną płynnością spływać. No oczywiście na samym początku. Nie, no to jest jasne, to się nie musicie tłumaczyć, chłopaki. Nie wiem, jak to działa. Najpierw musimy trochę tam przekonwertować i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o otwieranie działalności, jest wasza. Jak sobie tam będziecie dzielić i rządzić, od was zależy. I witamy w Tai Huan Chai. No. I wtedy, wiesz, Jean podszedł, uścisnął wam dłonie, graba. Inne chłopaki też przyszły. No i oczywiście wszyscy zasiedli przy stole, tak jak wy. To jest okrągły stół, ponieważ gang zwie się gangiem wielkiego kręgu. Otacza cały Hongkong i jest wszędzie. Taka jest sentencja. I przynieśli kieliszki wypełnione trunkiem, mocną ryżową, ale taką naprawdę jebitną z wyższej półki. No. Ustawili w tym kręgu przed każdym, wiesz, z członków. Nawet Larry usiadł i choć jemu to nie w smak, no to już tam pomerkotał. Wiesz, podniósł, nie? No i Stanley unosi kielich. Już tak ceremonialnie. I żebyśmy wychylili, tak? No. Ken oczywiście dołącza się do tastu. Od razu podnosi kielich i czeka. Oczywiście pierwszy niegolnie, z szacunku do gospodarza. I gdy wszyscy zaczynają wychylać, sam również wylewa tak kołnierz. No dobra, no i tak golnęli, wiesz, wszystko jest pięknie. Super. No i w zasadzie jesteście w drużynie. Tajemniczono was, że waszym właśnie zwierzchnikiem, tak zwanym czerwonym słupem, jest właśnie Stanley Kwon. No, jasne. Który jest tutaj, odpowiada przed wyższymi. To jest, że tak powiem, jego kawał miasta w Tai Huan Chai i zaczęto was przez większość wieczora, pobalowaliście sobie, wiesz, no, pogadaliście dalej i tak dalej. Chłopaki się zaczęli z wami dzielić opowieściami.
Natomiast jeszcze jedna kwestia doszła. Wprowadzono was w tajniki tego, co dzieje się w mieście, które tereny do kogo należą i czego warto unikać i na co warto zwracać uwagę. Czyli rozumiem, że będzie więcej znaczników na mapie tym razem teraz. Teoretycznie tak. Chodzi o to, że wytłumaczono wam o innych graczach. Aha. O tych graczach, których dotąd słyszeliście tylko w mediach, tak? Na przykład Washingwo to jest mniejsza triada, która na samej wyspie nie jest aż tak popularna. Natomiast oni mają ambicje, trzeba się ich wystrzegać, ponieważ oni są zdesperowani bardzo, więc chwytają się zdesperowanych środków. Dalej jest oczywiście 14K. Gang oringinalnie z Kowloon City, czyli kontynentalnej części Hongkongu, który jest jednym z większych, jest to jedna z większych triad i bardzo brutalna, czego należy się wystrzegać. Oni nie traktują, wiesz, oni nie są uprzejmi wszelkiego rodzaju zaczepkom. Jak się wkroczy na ich terytorium i zaczyna się robić burdę, to oni są bardzo brutalni. To jeżeli, wiesz, często jest tak, że na przykład gościa znajduje się z urąbanymi nogami i rękami w zatoce, trup pływa, tak? Kąsany jeszcze przez ryby. San Yon to jest kolejna triada, która z kolei jest bardziej honorowa. Jest to najstarszy, największy gracz spośród triad. Oni honorują i szanują wszelkie prawda, interesy, jakie razem ze sobą się prowadzi. I generalnie z nimi jest taki układ, że nie wchodzimy sobie w paradę, więc oni nam nie wchodzą w paradę. I bez problemów to nie wszczynają żadnych walk. Natomiast na te dwie triady, czyli Washingwo i 14K, powinniście uważać. 14K nie powinni was zaczepiać, ale jeżeli was zaczepią, to po pierwsze starajcie się spierdalać i wzywać posiłki, albo ich nie zaczepiać w ogóle. Natomiast Washingwo będą zdesperowani i próbowali was zawsze wycyckać. No oni mają taka... tutaj niedaleko nas też swój rejon, więc można by byłoby kiepsko. Juri, ja korzystając z tej miłej atmosfery i tego, że już Kai też troszkę wypił i tak znalazł tą śmiałość w rozmowie ze Stanleyem, mówi mu: szefie, co nieco pogrzebałem, jeśli chodzi o ten feralny przemyt tych konsol i broni. No i dowiedziałem się tyle, że chyba są z Tajwanu, bo... No i tak, z takim drżącym głosem mówię: statek, dotarłem do dziennika pokładowego tego statku i do wpisów i no, przystanek był w Tajwanie, jednak bardzo szemrany, gdyż nie pozostał po tym żaden szczegół. Ale jak dowiem się więcej i tak tutaj od razu przyspieszam, tak przekonując go, że nad tym pracuję, od razu zamelduję tutaj Ginowi albo... On się tak w ogóle zdziwił, kiedy ty to wspomniałeś. Wiesz, tak usłyszał: co? Z Tajwanu? I tak, wiesz, kazał, wiesz, reszcie chłopaków tak... posłuchajcie. A to zmienia wiele rzeczy. Ej, Larry, czy Tajwan to nie jest... czy to nie jest dostawa 14K? I on się tak namyśla, Larry. Kurwa, mać, możliwe. No, oni handlują z Tajwanem. Oh shit. To ja jeszcze pogrzebię, może... Wiesz, on tak generalnie poklepał cię po plecach i mówi, że... Dobrze, żeś na to wpadł, jeżeli przeprowadziłeś taki wywiad.
Że to bardzo dobrze, to oni z tym zrobią użytek, tak? Będę się jeszcze dowiadywał. Bardzo dobrze. Dowiaduj się, a dowiaduj. No. No, no i no to gonimy sobie. Dobra, to panowie. A ja w międzyczasie jeszcze tam do Gina uderzam. Pytam się o mieszkanie w okolicach Pico Crow, czy tam kojarzy coś. Bo jak nasza dzielnia, to trzeba by jakoś blisko mieszkać. Żaden problem, no. Załatwi się. Dzień tak spoglądasz, wiesz, że... A na pewno tam ktoś... Bo to jest taka kwestia, widzisz? Na pewno ktoś nie płaci podatków albo czynszu, ale nie wykopują go, bo komornicy, wiadomo, opieka społeczna i tak dalej działają jak działają. Ludzie tam żyją czasami, znaczy większość płaci, jest normalnie, ale zawsze się znajdzie jakiś taki dings, który powiedzmy obija się z tym wszystkim i w kulki leci. No jest. Więc chłopaki się do niego uśmiechną, zapukają do drzwi i powiedzą, że są komornicy i właśnie jest wyprowadzany, tak? A przepraszam, proszę pokazać papiery. A umie pan czytać z pięści, że co? No i generalnie zostanie wyprowadzony bardzo szybko. Przemówi się mu do rozsądku i się mieszkanie znajdzie, tak jak zwykle. No wiadomo, ale chciałbym jednak zainwestować w takie troszkę większe mieszkanie, wiadomo, ale to... Znaczy w Pico Crow, powiedzmy, tam w okolicy, nie no, to się znajdzie takie normalne, powiedzmy. Aha, okej. Okay. W sensie nie klitka, tylko mieszkanko już. Nie, mieszkanko, tak. Okej. Okay. No ale wiesz, w blokowcach, tak? Jakiś apartament? Znaczy nie, no mieszkanko, czyli L2, Luxus 2, nic no specjalnego, właśnie. Ale można wyciągnąć nogi, jest ładny metraż, niezłe meble, kilka panien uznałoby cię za niezłą zdobycz z takim gniazdkiem. To nie jest, wiesz, apartament, mieszkanie. No. Ale teraz już jest tam telewizor, do którego mogę konsolę podłączyć. Tak. Dobra, panowie. Kwestia wygląda następująco. Z Pico Crow każdy z was dostaje po tej akcji, przejęliście już dzielnie. Jak sobie odświeżycie mapę, to już jest zmieniony kolor, należy do was. Oh yeah. Jeho, piątka. Tak, łęcza. Więc natomiast teraz jaki dostajecie bonusy? Wasze utrzymanie luksusu, czyli maksymalny miesięczny, wzrasta do 3, tak? Oooo, shit. Maksymalny miesięczny. To jest z samej dzielnicy, natomiast możecie w dzielnicę inwestować. Kupować na przykład, wiesz, jakiś sklep i zrobić tam inwestycję, która będzie wam przynosić luksus dodatkowo, a w dodatku poszerzać to, ile luksusu będziecie mogli mieć. Natomiast każdy z was dostaje 5 punktów luksusu. Ohoho, no. Ale 3 punkty luksusu na 2? Nie, 3 punkty, jak zobaczysz na kartę, to masz 1 na 1, tak? Czy tam ileś miałeś? Więc mamy teraz 5 na 3. Teraz masz kartę, masz 6 na 3 i seller ma 6 na 3, bo 5 dostajecie, a mieliście po jednym. Okej. Okay. Czyli w takim razie każdy z nas ma 3 miesięcznie i 6 w kieszeni. Nie, 3 miesięcznie maksymalnie możecie utrzymać, a 6 to jest to, co macie teraz. Okej, okay, dobra. Wydatki. W sensie i on i ja, czy my dwaj. I ty. Każdy ma tyle. Ty masz 6 i ja mam 6. Okay. Natomiast ten samochód to jest dla was dwóch. To jest terenówka o tym. Już wam mówię. Gdzie to jest? Toyota terenowa? Klasa C. O, fajnie. Taki furgon terenowy, klasa C. Tutaj wam zapiszę. Mhm.
To znaczy, że my tą Toyotę za ten luksus możemy jeszcze musimy jeszcze utrzymywać jakoś tak. Tak, było, oczywiście. No to nie jest. Czyli jak mamy 3 luksusu, a dokładnie auto klasy C kosztuje 3 luksusu, to jest koszt miesięczny, prawda? Nie koszt miesięczny, tylko koszt półroczny. Ach, półroczny, dobra. Chociaż, nie, przepraszam. Ja tutaj napisałem. Pojazdy, gabloty, utrzymanie, ubezpieczenie, paliwo, garaż, przeglądy, lakierek i takie tam. 3 miesiące. Czyli co 3 miesiące, dobra. Na razie nie minął ani jeden. Czyli po 3 miesiącach musicie zapłacić 3 luksusy. A, to spoko. Więc jeszcze w waszej gestii jest, żeby na przykład patrzcie po inwestycjach. Na przykład zwiększałem maksymalny luksus, a operacje dodają luksus co miesiąc. Mhm. Czyli zainwestowanie na przykład, nie wiem, skromnej, narożnej knajpki, tudzież sklepiku i kiosku, i zrobić tam na przykład dealerkę z dopalaczami, to będzie wam miesięcznie luksusu przynosiło plus na przykład tam jeden, tak? Aha. No, trzeba by niedługo poprosić Stanleya jakąś forsę i otworzyć po prostu. Forsę. To macie za swoje właśnie, to wy macie. Forse, słuchaj, forsę to my już mamy, bo mamy tego 6 luksusy i jeden wspólnego, więc panie. No. A nie, to ten jeden wspólny, tak więc mamy 6 de facto. Możemy skręcić nawet pana Mietka i ten, zrobić tutaj własną ten konkurencję do dla taksówek, nie? No ale w sumie wiesz, w sumie zawsze mi się marzyło, żeby zrobić sobie mini burdel. Na przykład salon masażu możecie sobie kupić. No właśnie, a masażystki mogą oferować coś pod ladą też. Ale to jeszcze się zastanowię. Mam również pomysł na to, jak ochraniać naszą dzielnię. No. Żeby informacje szybko się rozprzestrzeniały, ale to teraz czy już kończymy? Jak chcesz. No powiedz. Bo powiem tak, niedaleko, no to będzie raz, dwa, trzy, no 4 przecznice. Mamy szkołę. Tak więc jakieś dzieciaki miejscowe zatrudnić, które do tej szkoły również może łażą. I żeby tutaj się kręciły po dzielni, tam oczywiście coś im odpalimy, żeby były takim nie tyle gońcami, co były naszymi oczami na tej dzielni. Co tu się dzieje, to i to młody? Dobra, spoko, nie? Żeby po prostu dzieciaki były naszym monitoringiem. No, w sumie. Słusznie. Znaczy tu na samym osiedlu jest dużo, wiesz, zobacz jakie są olbrzymie bloki, nie? No jasne, oczywiście, dlatego wiadomo, jakieś dzieciaki przy tego. Ty mówisz o Kingsu and coś tam Primary School, tak? No, powiedzmy. Kingsu and Chicken Primary School. No, można. Że jakieś tutaj dzieciaki lokalne można by również zatrudnić, bo one również znają te dzielnie jak swoją własną kieszeń, to po pierwsze. Więc jak ktoś, nie wiem, przyłapie, czy będzie chciał zdjąć takiego dzieciaka, no to ciężej, bo taki znajdzie jakąś lisią norę i po prostu się wpieprzy. Mhm. I tylko chwila mu zajmie, żeby zadzwonić do nas, czy po prostu kliknąć na pager, najlepiej na pager. Te dzieciaki połączyć, że po prostu klik i do wszystkich klika, że coś się dzieje, alarm jakiś. Że myślę, że coś takiego moglibyśmy zrobić, zanim sami byśmy montowali monitoring, ale wiadomo, to długie, czasochłonne i wiadomo. No jest to pomysł. No. Dobra. Generalnie wiesz, te ulice możemy też się trochę rozszerzyć, na przykład cały kwartał wziąć aż do Kings Roada. Skoro żadna mafia tam nie ten, możemy powolutku sobie... Tak, ale chodzi o to, żebyście musieli, wiecie, na każdej z tych ulic przynajmniej przejąć albo zainwestować i właśnie kupić w ten sposób. No, przynajmniej tak. Jakiś, nie wiem, jakiś sklep, jakiś kiosk, tak, czy coś. Dlatego, żebyśmy rozrastali. Dlatego przy Pak Fuk
Hung Fuk albo Fortuna Building, możemy coś tam kupić, jakiś, aha, nie wiem, tak, sklepik, kiosk i po prostu ładować UNO, ładować inwestycje i my będziemy zarabiać. Sekundo, musimy sobie zrobić gang, czyli musimy załatwić sobie paru silnorękich, którzy będą na nasze skinienie, nie za szacun, na skinienie. Mhm. Musimy normalnie zatrudnić pracowników, których będziemy utrzymywać i no słuchaj, tutaj w takiej kliteczce. To przede wszystkim nasz... najpierw taką knajpkę, restauracyjkę, w której będziemy się zbierać i... Trzeba zrobić tutaj jakąś kwaterę główną, ja tutaj już mówiłem, że... Jest jedna herbaciarnia, która w samym środku, powiedzmy, Kung Fu Building. Okej. Okay. Która jest, wiesz, jakoś sobie tam wszędzie, ale mało popularna. No i można by było ewentualnie, no, tam. I świetnie, że mało popularna, bo skoro tam jest herbata, tak więc możemy tam jakiś handel ziołem zrobić. nikt się nie połapie, to po pierwsze. Po drugie, będzie kwatera główna. Po trzecie, ja będę mieszkać tutaj w okolicy, w sensie moja postać. A po czwarte, no cóż, będziemy mieli w końcu jakiś własny interes. No. Dobre. Dokładnie, o to chodzi. Tak więc, Karto, jak myślisz, robimy tego? UNO, robimy, załatwiamy te herbaciarnie. Tak, myślę, że najpierw herbaciarnia, a nie burdel, tylko taka bardziej knajpa, gdzie większy, dużo osób będzie przychodzić. No, nie, to jednak musielibyśmy to jakoś utrzymać, a tyle pieniędzy nie mamy. Tak więc... Wykupienie inwestycji działa samo. Sama się utrzymuje, tak? Aha. Nie musicie za to płacić. Okay. Jak macie na przykład taką średnią... średni ten... lokal, warsztat samochodowy, mały klub lub restauracja, bo to by była właśnie taka herbaciarnia, to możecie w niej kilka inwestycji, za to już nie płacicie, to po prostu samo działa, bo od tego są najęci ludzie, to już wchodzi w rachubę. No właśnie, dlatego... To się samo utrzymuje, więc to już jest wliczone, tak? Dlatego po pierwsze byśmy no, te 5 luksusów wydali na tą restaurację i nie wiem, może z własnej kieszeni byśmy dołożyli na tego, na jakąś dealerkę czy pranie brudnych pieniędzy. Albo uderzyli w tę restaurację, to po pierwsze, a po drugie byśmy zatrudnili ludzi za ten luksus, który nam został, w sensie silnorękich, bo potrzebujemy silnorękich, żeby to obstawić. Więcej niż tam 9, bo Jimmy Wong miał ten błąd, że no cóż, miał po prostu jakiś gang, jak, nie wiem, nieznany mi szlachcic Mieszko I, który miał swoją drużynę i jeździł po swoim kraju. I no, w tamtych czasach może mu się udało, ale dzisiaj no jednak w naszych nowoczesnych czasach wszystko musi być obstawione, musimy widzieć wszystko, musimy wiedzieć wszystko. Pojawi się jeden szczur na naszym terenie, musimy o nim wiedzieć i już musimy wiedzieć, gdzie postawić na niego pułapkę. Taka ciekawostka, o której wam mogę tutaj podpowiedzieć, to że najczęściej zatrudnianie takich osób wiąże się za przysługi, tak? Tak jak wy. No, tak. Zrobią coś, żeby się wykazać, dostają pieniądz. Jeżeli dojdzie do... Na przykład macie taką umowę z jakimiś, wiesz, gośćmi, nie wiem, z siłowni czy skądś, że jeżeli dojdzie do burdy i oni stawią się w obronie, to dostają, wiesz, wypłatę. Za taką akcję by to kosztowało właśnie jakiś jeden luksus, tak? Jeżeli by się zdarzyła taka akcja. A jeżeli nie, no to nie ma. No, nie, jasne, wiesz, jasne, ale wolałbym... Bo jeżeli chodzi ci o ochronę, no to jest... To samo siebie... Samo się rozumie. Jeżeli kupujecie na przykład klub, restaurację czy coś, no to tam jest. To od razu...
ale nie tylko dla naszego interesu, tylko dla całego Peacock Road przydałoby się no, jakaś obstawa. Że nie tylko nasza obstawa... To byście musieli zwerbować takich ludzi. No więc właśnie, o to mi chodzi. Przeprowadzić no tak jakoś... Powiem, na przykład na... po takich właśnie... Czy to się nawet po osiedlu przejść, pogadać z ludźmi... Chociaż w sumie... Sekunda. Stłukliśmy tych chłopców Jimmy'ego, to skoro my przejęliśmy jego teren, możemy uderzyć do tych budynków i po prostu się za nimi rozejrzeć. No ja myślę, że nie jest to najlepszy pomysł, bo oni mogliby pozostać wierni swojemu ziomkowi i mogliby potem od wewnątrz nas jakoś, może nie na początku, ale jak... bo on wróci, on może wrócić. On, wiesz, teraz liże rany, ale jak wróci do siebie, to może, wiesz, przyjść z wujkiem, nie? Ale żeby zapobiec temu lizaniu ran, dostaliśmy informację, w jakim szpitalu on leży, nie? Tak. No więc właśnie. Tak więc warto byłoby go odwiedzić z kwiatami. Niech stara się wyskakiwać, pan Piskorz. Że po prostu przyjdziemy, dwa takie betony. Na zjazd partii przyjechałeś. No, dokładnie, coś takiego, że nawet nie próbuj. My wiemy. Okej, okay, to panowie tak, to możemy to zrobić off-topowo już po sesji. Się naradzicie, wykombinujecie i wtedy tak, jak do czegoś dojdziecie, to... Że tutaj nasz jakiś interes po sesji rozgryziemy. Tak, bo to za dużo czasu antenowego to nam już jest późno. Dokładnie. Juri, przytnij ten filmik w odpowiednim miejscu tak, i będzie dobrze. Ale możemy najwyżej tą wizytę odegrać. Ale to w swoim czasie, bo już jest kurczę 23. Okej, okay, jasne. Okej, okay, to dziękujemy bardzo i do widzenia. Dzięki. XP-czki jakieś? Coś ten? Oczywiście.